intertwined, and you're not listening. It is your choice to make a little mockery. It won't do. Rising, leading the charge. I'm coming, I'm fighting.
I prayed for my downfall and I found a way to reconcile. Cause in my heart it's not worthwhile. It's a bloody battlefield where sun go down, others heal. In the end it's all the same. All you can do is play the game. Na Twitchu. Siemano, siemano. Tak, właśnie ruszył live. Dobra. Halo, halo. Ktoś coś powie z was? Dobry, halo, dobry. Halo, witam. Cześć. Dobra. Nie wiedziałem, czy mikrofon zadziałał, czy nie. Dobra, ale widzę, że działa. Także fajnie. Siema, siema. Tak jak zaczęliśmy ostatnio live'a, tym live'em możemy rozpocząć. Tak. Szukaj lista znajomych, tylko to mam sabakę. SnowRunner tu idzie. A sabaki z nami nie ma akurat, właśnie. Więc po nim nie dołączysz. Właśnie. O, tak, dobra. Teraz jest wszystko chyba. Myślę, że będzie okej. Okay. Myślę, że będzie git. Dobra, Koda chcecie, tak? Jak to się robiło? Ty, no nie ma jednego samochodu. Ja pitole. A może na zewnątrz stoi? Nie, na zewnątrz będzie stał pewnie. Ja już zapomniałem, kto się grało. Escape. Tak, stoi na zewnątrz. Dobra. Tak, tak, mam. Azov, dobra, to jest ten fajny Azov. No, on mi się podoba, kurde. Ale jeszcze nie jeździłem. Co my tu mamy? Koda. C. 6 Foxtrot Hotel 8 November. 6 Foxtrot Hotel 8 November. A po ludzku? Masz? No, FN. FH. Nie wiem, nie potrafię. 6 FH 8N. Jest. Kurwa, jak z milicji, jak Jadwiga! Tadeusz, tak? O, widzisz? Tak. Od razu lepiej. No. Dobra, to powiedzcie mi, kto tam w ogóle wchodzi? No, nie wiem, ja jestem. Ja odpuszczam wam miejsce, robię. Aha.
O, masz. Adrianowi i temu zrobić, żeby zagrali z tobą. Dobra. To ja się wbijam. Nie można być, wiesz, ten samolubny, pozwolę komuś pograć z tobą, wiesz, Topsik, to nie można. Aha, no tak, tak. Ale czekaj, bo to czterech może grać, nie? No tak. No. To jeszcze jedno wychodzi na to, że jest wolne, tak? Nie wiem, na razie nie ma nikogo. No, Topski. Chyba. Nie, Paweł jest. Paweł? Ja już się wczytuję. A, Paweł jeszcze. Tak. No ja sobie jadę ze swoim drewnem, bo Topski stwierdził, że nie będzie woził u mnie drewna, to... No idziesz, no kurde. U niego woziłem tyle drewna, jeszcze go przez rzekę z długimi kłodami ciągnąłem. No. Dobra, co tu jest w ogóle do roboty, słuchajcie? Co my tu mamy do roboty? O kurde, ja mam podstawowe ciężarówki. Aha, no to ty tutaj chyba nie pograsz za bardzo. Zinogórsk musimy jechać, słuchajcie. Ja pitole, coś widzę. Transtimer, wszystko zrobione i Taiga Oil. Moduł wibratora sejsmicznego. Aha. Czyli co tu jest? Zyskany obszar w pobliżu starego miejsca odwiertu. To badania geologiczne. Skanuj punkt triangulacyjny alfa, beta. I gdzie one się znajdują? Wszystkie w kamieniołomie, czy jak? Ach. Widzę, że się nie obejdzie, słuchajcie, bez tego sejsmicznego. Niestety. A pokaż Transtimer, masz coś jeszcze? Transtimer? Nie, wszystko zrobione. Taiga Oil. A Woronę? Tutaj coś mam. O, co to zablokowane? Co? A Woronę masz coś zrobione? Tak, tutaj mam dwa. Popyt i naprawa nabrzeża mi została w Zinogórsku. Płyta betonowa dwa razy, czyli to zajmuje już dwa miejsca. I nadmiernie duży ładunek. Nadmiernie duży ładunek, ale nie wiem. Zajmie ci cztery miejsca. Także to możecie spokojnie zebrać czterech jechać. We trzech. No, w trzech można tam jechać, nie? Czterech nawet, żeby jeden, bo będzie ciężko. Ale nadmierny duży ładunek, czym to zabierzesz? Na naczepę. Na naczepę. Albo na tego bydlaka, co był z amerykańskiej mapy. Ten taki długi. Nie. On jest do dupy. Ja wiem, na czepę lepiej jest do dupy. Czyli co, platformę trzeba zabrać? Tak, a ktoś niech weźmie na przykład paliwo z was. Nie no wiem, zobacz, Fifcik jesteś? W tym samym miejscu. Jesteś. Jestem. To ty weź na przykład naczepę. Jakie ty masz auto? Taigę. No, Taigę. To weź sobie naczepę do tego, na cztery miejsca co najmniej. Weź na pięć. Na pięć. No. Jak coś tam mam ciężkiego koloba mam. Poczekaj. Oni kurwa mają sprzęt. Wiesz co, o kurde. A paliwo lepiej żebyś wziął. Co ty masz za sprzęt w ogóle? Czekaj. Tak, i na Zimnogórsk będziemy musieli pojechać. Ja bym sobie wziął to auto w zasadzie. Mogę tym jechać. On nawet fajny. Strażacki, jakubkowy. Zrobione. Dwa miejsca na dwie płyty. Jeszcze przyczepę do niego wezmę, nie? No myślę, że on pójdzie. Betonowe zajmują dwa miejsca. Dwa miejsca. No mówię, no dlatego przyczepę jeszcze. Ale jest nas czterech w sumie, no, tak? No to halo. Możesz... Halo. Dzień dobry. No, siema. Okay. Siema, no. Gdzie żeś był, bo już kurwa miejsca nie ma, pozajmowały ci. Już pozajmowane? Ta. Do Benego musisz teraz. Dobra. Oj, chyba. No dobra. No to ja nie będę brał, to ja nim czekaj, odsunąłbyś się tam, co stoisz za Taigą, bo nie mogę przyczepy kupić. Po co ci przyczepa? A, ty naczepę musisz. Taiga bierze naczepę, tak? Tak. To ja mam paliwo wziąć? No to weź paliwo, a ktoś niech weźmie też burtę po prostu zwykłą. A ja oznaczę to zadanie. To jest kto? Naprawa nabrzeża, tak? Łącz. Adrian ma burtę dużą. Rujnowanie. No on ma, też będzie potrzebne. Nadmiernie duży ładunek, nie? Zimnogórsk. Gdzie my musimy po to dostać na... Płyta betonowa. Skąd wezmę? Aha, z fabryki. Płyta betonowa jest... Ale czy na Zimnogórsku nie ma czasami? Nie, tutaj też jest. A na Zimnogórsku może będzie też. Czekaj, mówisz, a jak się nazywa zadanie? Naprawa nabrzeża. Płyta betonowa. Na Zimnogórsku nie ma. Więc albo wezmę stąd. Jak chcesz, to mu zapraszam do mnie. U mnie drewnienko do włożenia jest. No, tylko że generalnie i tak zaraz chciałem już iść spać, bo już jest 22 tej. Już? O! No właśnie, więc jutro wstaję. Myślałem, że się wcześniej niestety wyrobimy. No, live się pierwszy też trochę tak pociągnął, później tutaj jeszcze i tak o.
Nie, ja jutro za wcześnie muszę wstać. Nie wiem, będę ty jutro nie. O której stajesz? Na 13 idę. Tu musimy dostać. Dobra, to słuchaj, ja z tą burtą jadę do kamieniołomu, poczekaj. Tam biorę dwie płyty poczekaj, i na zimno. Poczekaj, bo nie wiem, którędy będziemy jechali. Czekaj, spokojnie. Bo płyty stąd też mamy. Pamiętaj. To musisz, jak masz naczepę, to najlepiej weź ten nadmiernie duży ładunek, bo on potrzebuje 4 sloty na jedną. No. Tak. Ty z naczepą to nadmiernie duży ładunek weźmiesz. Tylko nie wiem skąd go, właśnie szukam. W kamieniołomie mamy płytę betonową, a nadmiernie duży ładunek się okaże, że on będzie, słuchaj, w rozpadlinie. Nie, też nie. To skąd go zabrać? Weź G wciśnij. No mam, nie kamieniołom chciałem. Oj. A ten ładunek nie będzie potrzebował ciężkiej przyczepy niskopodwoziowej? A, tu gdzieś jest. Nie. Czekaj. Ty nie ma tego nadmiernego ładunku. Szukam i nie ma. No. Kamieniołom. A jest, dobra. Mam. Nie. Nadmiernie duży ładunek jest w Zimnogórsku na górze w garażu. Ja jakąś przyczepę mam kupić, coś takiego. W magazynie pewnie. Tak. Czyli trzeba po prostu... On mi nie pokazuje, jak na to klikam. Na nadmiernie duży ładunek. Ja muszę po prostu cały czas jechać A skąd wiesz, że on tutaj jest? Widzę go tam. Ja sprawdzę na tej mapie. Zimnogórsk i tam mam łapkę w górę, że mogę wziąć i klikam strefa magazynowa. Ale to płyty betonowe może weźmiesz. Tam jest nadmiernie duży ładunek, magazyn. Z Zimnogórsk, tak? A poczekaj, bo ja może bym sobie do tej tajgi zamontował. Nadmiernie duży ładunek, tak, jeszcze. 4 miejsca zajmuje. Dokładnie, stamtąd weźmiesz ten ładunek. A my potrzebujemy co? Płyta betonowa. Tak, płyta betonowa. To słuchajcie, płytę betonową weźmiemy, zalane tereny. To z kamieniołomu weźmiemy, nie? No bo bez sensu, kurde. Kamieniołom. Płyta betonowa. No, to pojedziemy do... Tylko Azov, jest... co tak dużo pali ci? To tak się cieszyłeś, że tak ci dobrze idzie, a później benzyny się tak, brakło? Ale dlatego ktoś pojedzie z cysterną. Aha. To i tak nas czterech będzie. I z cysterną, i do wyciągania, nie? A mam odpowiedni sprzęt chyba. Dobra, panowie, to zrobimy w ten sposób to, że... Już, daj mi chwilę. Zalane tereny, pojedziemy górą. Tak, pojedziemy górą do kamieniołomu. Cały czas się jedzie asfaltem. Tak, dlatego to będzie najlepiej. Tam pojedziemy sobie po płytę betonową. Znaczy, kto pojedzie, to pojedzie. Ja będę brał dwie płyty betonowe. Tędy musimy tu przejechać, przez magazyn. Mam wziąć burtę, czy mam wziąć tą płaską podłogę? Burtę. Dobra, a przyczepę jakąś wziąć? Bez. No to ty masz burtę, ja mam burtę. Piwcik, ty masz co? Ty masz naczepę. Ale burtową naczepę. Ale na cztery. Na pięć ona jest. No nieważne. Cztery się zmieszczą. A kto ma paliwko? Ja, tylko tu... muszę zatankować, tak? To cysternę. Nie, ona jest zatankowana. A, no to spoko. A czemu nie wziąłeś na auto sobie tego? Nie, po co ci z przyczepa? Będzie cię obciążała. No, przyczepa gorsza, bo przeciąży ci przynajmniej zbiorę. Sprzedaj przyczepę albo zostaw ją tu w pieruny i weź sobie na auto po prostu. A na auto nie mogę sobie na to wsadzić. Ale to dobro wyciągare ma w razie, bo wiesz? Aha, no dobra, no to dawać, to jedziemy. Jak ciężki spojrzałem, czym on jedzie, to u niego nie zrobi różnicy, czy ma przyczepę, czy to. A co on w ogóle ma? Kolosa. A. To on targa największe ładunki, także... Aha, o kurde. On podczepiłby was trzech na ręcznym pociągu. Ale pali to nie kupi teraz, wiecie? Ile? Poczekajcie chwilę, muszę się zatrzymać tę chwilkę, bo streamka muszę odpalić, tutaj sobie trzeba, dobra, o jest. Siema Jakubek, o synek, powiedz mi czy to działa. Ała kurde, teraz powie, o kurde, stój, co się stało? Kto mnie podciągnął, kuźwa? Czy o co chodzi? Zjechał. Działa, ale co działa? Co tam działa, Jakubku? Dobra, ty no zjechał. A to, dźwięk czy działa, to czy się zmieni? Osiowe to co to jest? Czyli działa, dobra, to fajnie. A czemu my cię inaczej nie słyszymy, tylko na streamie? Azov, bo na live tylko to działa, nie? No. Zamontowałem sobie do tajgi ten duży komin, tak mi dymi, że nic nie widzę. Ach tak, to prawda.
A to jest Azov, to co ja jadę. Dosyć mocne, ale pali trochę. Nie, to nie jest chyba ten, co tak pali. Bo tam ten miał 200 litrów. Testów. To jest inny. No, a tego wziąłem dla testów, tak, żebyś zobaczyć, jak się nim jedzie. Fajnie, dosyć nawet fajny skręt. Podgłośnij się odrobinę Topski i podgłośnij Pawła. A widzisz, dlatego, bo coś zmieniałem. Poczekajcie, muszę się zatrzymać. No, Pawła to zawsze cicho słychać, ja nie wiem, kurde. Ja będę trochę ciszej mówił, bo moja żona zasypia. A, no dobra, już cię podgłośniłem. I siebie mówisz, mam podgłośnić jeszcze tak. No to damy sobie tak, zobaczymy, jak to teraz będzie. Nie wiem, daj znać, Jakubku, czy jest okej, czy nie jest okej. Ale dzięki, że piszesz, widzisz, no będę musiał to wszystko przetestować. Mało parę zmian weszło. Łot wczoraj. Dzisiaj też kombinacje jeszcze alpejskie. Ale zobaczymy. Jest lepiej, dobra. Ale to już siebie nie muszę podgłaśniać, tak? Rozumiem. Czy jeszcze troszkę? Jak ktoś daj znać, to będę wiedział. No jeszcze na YouTubie będę musiał, kurde, zobaczyć. Tam też trochę pozmieniane. Głos powinien być co prawda trochę czystszy, ale przez te kompresory i tak dalej i tak. No i przez Windowsowe zmiany. No ale zobaczymy, jak to wyjdzie. Lepiej jest. Lepiej nie mówić, panie Jakubku, synuś. Ja spadam, to miłego. O, to żeś faktycznie posiedział. No rano trzeba stać. Tymczasem nara. Cześć. Na razie, cześć. Na 13, ja też na 13, to my sobie możemy posiedzieć, tak, nie? Dokładnie. Czekaj, jeszcze troszkę mówisz. O, to sobaka będzie musiał tu przyjść, bo na razie mam na 0 decybeli się musiałem dać. No zobaczymy, na razie tak na maksa dałem, co mogłem zrobić. Tutaj. Więc zobaczymy, ale już coś słychać. To najważniejsze. Dzięki bardzo. Thank you. A powiedz mi, ale ten drugi głos też się zmienia wtedy, tak? Rozumiem, czasami. Co tam masz? Ten kolos, gdzie on jest do odkrycia czy do kupienia? Do kupienia. Do kupienia on jest, tak. Oj, elegancko, słuchaj. Dobra, to mnie cieszy bardzo. Trochę wolny. Ty, on fajnie pali, powiem ci, Beny, kurde, 4 litra. No dobra, ja wiem, że ja na pusto jadę, nie? Ale... Mój 5,2. Ale problem, jak będziesz jakieś takie, wiesz co, trawersy przejeżdżał, bo on ma jednak długi zwis spodu. Ja wiem, tak. I on jednak, dokładnie, jak masz duży podjazd na przykład, jest momentalnie nisko. Ale możesz to podnieść, nie? Przecież masz automatyczne zawieszenie. No, tu kliknij V. Ach, to... poczekaj. V. Poczekajcie, się muszę zatrzymać. Sorry, że tak staję, ale... Cały czas, kurde, jeszcze ten, nie wiem, kto tam za mną. Okay, bo ja teraz dopiero się zatrzymałeś na live'ie. Nie, no, nie ma dużego. Nie ma on. A czyli nie zamontowałeś mu tego zawieszenia, bo tam masz takie zawieszenie, nie terenowe, tylko jakieś tam jest. I normalnie go podnosisz i opuszczasz. Mhm. Na pewno to tego. No. No. A widzisz, kurde. Kurde, to jeżeli tu jest cicho, to musiałbym gdzieś jeszcze podnieść albo VST. O, panowie, w lewo, stój, zawracać. Nie, no dobrze jedziecie. Nie, no w lewo musimy to zawinąć. A wy jedziecie do magazynu po coś? Nie. Ja, poczekaj, no to teraz mi się popierdzieliło już. Nie, no dobrze, no, a dobra, bo tędy trzeba objechać. Przez magazyn, bo tam jest do dupy droga. Co wy mówicie? Oczywiście, że tak. Mówisz w lewo, no ja... No widziałem przez las, kurwa, tam idzie czołgiem. No bo to ja. Powiedział w lewo, to pojechał w lewo. Zła droga gdzie? Ja nie czuję różnicy. No ja też nie. Który przez pole jedzie? Kurwa, ten. Krystian. Który po kukurydzy do słowa? Tak. Uf, te. A co? Nudno by było. No. Tylko, że to wolne. Kurwa, moje pole. Halo, chyba by dzieci musieli wyciągnąć. Tylko to wolne jest strasznie. Już? Czekaj, dobra, daję radę. Ty gruzu jeszcze nawet nie masz, a już cię wyciągać? Dobra, jadę. Gdzie ty jesteś? Jadę. A gdzie ty jesteś? Za kolosem. No i zobaczcie, i tu jest właśnie to, że... Jak się pod kolosa, on nie poczuje. No, chyba. Na bezczela, nie? No. Wrzuć neutral i nikt cię ciągnie. No. Nie, bo wszystko by było dobrze, gdyby, że tak powiem, nie zajechał mi drogi. WTS na rondzie. Poczekaj, a z tego magazynu to my nie weźmiemy nic? Nie, czy co tu jest? Poczekaj, bo ja jak już stąd, to ja już stąd bym wziął. No właśnie. Gdzie jest ta mapa moja? Płyty betonowe tu nie ma. Zalane tereny to są, tak?
Płyta betonowa. Ona jest tylko na dole w tym magazynie. Jadę z swoim dobra. Ostatnimi kładami, bo... Mhm. Co za dziad mi się tam, kurde. Znaczy, tu nie ma płyty betonowej. A czym ty jedziesz? Tym gównem jedziesz! O, pojechał? Ja... No, tym pierwszym samochodem. Tym White'em. Nie White'em nawet, tym jak on, International? A ten, co nie ma dyferencjału zapięcia. Nie ma blokady, ale ma kurde. Na 6. O kurde. Oho, stój. I tutaj może być problem. Tym samochodem. A, nie, tu możesz mieć problem, no. Nie, poszedł. Nie, patrz, na takim poszedł. Akurat poszedł, ale jak kamienie zepchnął, kurde. No właśnie oglądałem, no. Że ten samochód nie jest dobry na takie wyprawy. No nie, jest, żałuję, że go wziąłem, bo chciałem przetestować, nie? W jakimś teraz update'cie dostał właśnie to pneumatyczne zawieszenie, którego Topski nie założył. Wejdź się i ciągnij. No. A nie ma, na której mapie jest jeszcze garaż? Nie będziemy przejeżdżali? Nie, to nie, tu nie ma garażu nigdzie. Oj kurde, jest gdzieś chyba. Na zimno. Nie, czekaj, na kamieniołomie jest. O, uwaga, bo mostek. A, wy nie jedziecie jeszcze, tak? Czekacie. No, tak to fajna maszyna. O kur... O Jezu, patrz. Ja się wpierdoliłem na kamień. Uźwa, nie zauważyłem z tej kamery. Uwaga. Paweł, leci. Można w lewo się dotankować. A, faktycznie. Szkoda, nie będziemy z cysterni. A to dobra. A, szkoda, że ja nie kupiłem cysterny. Zostawiłbyś gdzieś na mapie. No widzisz. Jak to jest zrobione, taczka jakaś stoi. Ja mam dużo cystern, muszę wozić te cysterny i posprzedawać. No. No tak, ile to hajsu zawsze, nie? Już prawie posprzątałem wszystkie przyczepy, wiesz, te takie towarowe, bo mi zostały tylko 4 misje, właściwie zaraz będą 3 misje na drewno na Michigan i mam na 100%. No proszę, no to ładnie. Kurwa jebana, przepraszam. To żeś zwalił. Czekaj ty, ja teraz mogę wyciszać. Ciekawe czy... Mój mikrofon... Jakubek, będę coś liczył do 5, przy 3 włączę pikanie. Powiedz, czy wyciszy mikrofon. Raz, 2, 3... 5. Ja wiem, chłopaki, że wy mnie normalnie słyszeliście. Ale ciekawe, czy ten... Czy wyciszyło mikrofon, jak ja mówiłem. Boli... A co boli? Te piszczenie? A wyciszyło mikrofon, czy nie? Powinno wyciszyć mikrofona. Ta, o, no to dobrze, to fajnie to działa. Aj. Kuźwa, Topski ile nowości wprowadził, ja pierdolę. Kuźwa, masakra. No, to dobrze, elegancko, podoba mi się to. Czyli to działa. A ciekawe jak... A weź coś, Benny, policz do 5 i tobie też przy 3 wyciszę mikrofon. Raz, 2, 3, 4, 5. A jak... O kurde, ale zaryłem. A jak Benego? Pewnie Benego nie wyciszyło, co? Tylko zagłuszyło ewentualnie. A, no właśnie. A coś zagłuszyło chociaż? No, czyli to tylko mój wycisza. Ty, ale żeby... Ja mam ochotę się wrócić, wiesz co? I wziąć no, inny samochód, kurde. Nie, z tym, to... Będziesz nam po prostu to błoto przepychał cały czas. Mógłbyś wpłynąć coś temu, Pawłowi dać. Ale to poczekaj, dojedziemy do kamieniołomu, przejedziemy tu jeszcze asfaltem i tam będzie garaż. Tam będzie garaż? Czekaj, stójcie jeszcze, nie wyjeżdżajcie, ja pierwszy wyjadę, żebyśmy nie razem, bo ostatnio tak się z kimś wyjechałem i żeśmy się zderzyli. Kolizję dziwnie załapało, ja zrobię tu wyjadę, zrobię miejsce i zobaczymy na mapie co dalej. Aha, bo tu w prawo może mogliśmy jechać, nie chyba. Już dobra, odjechał chyba wszyscy tam? Wyjadą, co? Drugi? Tak. Wszyscy już chyba. I gdzie jest garaż? To gdzieś jest garaż, mówisz? To ja też już odjechałem. Tu nie ma garażu. Czekaj. Na zalane tereny sobie wejdź. Nie zalane tereny. Kamieniołom jesteśmy teraz. Kurczę, czekaj. Zimnogórsk. A my do Zimnogórska musimy, tak? Jedziemy do Zimnogórska i w Zimnogórsku... A... Dobra, dam radę. Najgorzej do kamieniołom będzie się dostać. Jest garaż przecież jakiś tam. Gdzie? Po prawej na górze. Ale w Zimnogórsku. Czekajcie, tu możemy też się dotankować, jakby ktoś potrzebował. Nie zrobiłeś to odblokowała, powinieneś go odblokować już mieć, odblokowanego w Zimnogórsku. No to może jest. Odblokowany. Ale na górze, tak? Tak. Mówisz? No dobra, to będziemy przyjeżdżali. Dobra, ja tutaj do kamieniołomu. Gdzieś będę musiał się pyknąć. Wie ta co?
Ja zrobię to inaczej. Tak sobie ustawię, ciach, ciach, ciach. Kurwa, na pusto to ja tędy się spierdzielę z górki. Nie, nie wjedziesz tak, zawiesisz się. Zjadę, jechałem. Zobaczysz, już tak z przyczepą. A ty jechałeś? Nie, ale on ma 5 osi, dobra, radę. Jadę na, ale na zaprawkę. Mówię ci, po co chcesz tutaj kombinować? Kurde, Paweł, ja ci w Zimnogórsku, a nie wiem, no jak już jestem, to przecież to tylko objazd. Ja ci wyciągnę w Zimnogórsku moje auto, tylko ja mam HDS-a, to przeładujemy cię wtedy. Najwyżej. Aczkolwiek tam jak już będziemy, to... Ty, to którym ja jechałem? Dało się zrozumieć, co mówi. Ja Taigę zrobiłem tym Azowem, co mało pali. Calutką Taigę. Aha. Boże, Tajmir, co ja mówię. Tajmir, a. Tym pierwszym, pomarańczowym, co jest w sklepie, nie? Tak, tak, tak. Nie, on nie, ten... Ten, co ma 5 numerków. Pokus, pokus, dzięki. Bęki od Magnumki są lepsze, co? Tylko czołgi, od Magnumki. Szkoda, że tu Magnumki nie ma, ale Volvo jest. Volvo można mieć. Nie, jak jest garaż, to ja też się przepakuję, wypakuję te płyty. Aż spojrzę. I wezmę coś innego. Uch. Dawaj, podciągnę cię tu, Paweł. Papa, zaraz mu maskę urwę. Kurwa, zaraz ten Azow też nie czuje. No, no, 6431, tym Azowem, nie? Tak, tak, tak. Albo AK. No, on taki pomarańczowy jest na zdjęciu. Stałą blokadę dyferencjału, 8x8 stałe. Mm. O, tutaj jest ta skała, kurde, też by trzeba było to zrobić. Jest zrobione. Jest? Tak. To tak skała została? Skała zostaje, tylko tu znika słup. Kuźwa, aha, to pomiędzy słupem i tak dało się przejechać. Nie. Nie. Jak nie? Przejeżdżałem z przyczepą nawet. No nie, rozwaliłem opony wszystkie. Nie, normalnie przejechałem, bo ty znowu się zawiesiłem. Normalnie przejechałem bez rozwalenia opon. Także przejeżdżałem, pamiętam ten słup. Jeżeli to było tu, mówicie, no to tak. Na Twitchu jest opóźnienie dosłownie 2 sekundy, nie to co na YouTubie. No, jest malutkie, tak. To prawda. O kuźwa, wyłączyłem. A Krystian, co to za grę? Trochę droga, 40 baksów, kuźwa, to prawie jak takie te. A, ja wiem, gdzie ty mówisz, że się zawieszę. No, mogłeś mieć rację. Ale zarąbista ta gierka jest. Mówisz? Jaka gierka? A co w tym fajnego jest? Powiedz mi może tak, żeby... Wiesz co, to jest najlepiej chyba wzorowana druga wojna światowa. Taki multiplayer, nie? Aha. To co ty, Krystian, jedziesz ze mną dalej, czy tutaj... Nie, no poczekajcie na nas, nie? Czekajcie na nas, zaraz my się ładujemy i wyjeżdżamy. To ja tego terenowca może dociągnę gdzieś. No to dawaj, to rób coś, jak masz coś do roboty, to rób. Ja jadę za domu. Ja nie wiem, czy ja tu wjadę, no faktycznie. Dawaj, dawaj, tu musimy w dół się spierdzielić, nie? Jechać do was? Nie, na razie chyba nie. To tyłem? No. A nie, trzeba go naprawić, to nie. Jak ja tu się... Nie wywrócę zaraz. Dawaj na maksa do tyłu, kuźwa, dasz radę, Zobacz co, ja nie wiadę? Podtrzymaj mnie, karotkie. Panie kochany. I wisi. Na miejscu. Gorzej będzie z podjazdem. Nie. Gorzej może być z podjazdem, ale zobaczymy. Wiesz co, z podjazdem można cię podnosić... No można cię po prostu podnosić przód ci. Płyta betonowa. I to jest razy dwa? Nie, ile my tych płyt betonowych potrzebujemy? Dwie. Mam nadzieję, że tylko dwie. Czekaj. Dwie, uff. A Paweł też widzę, ty łasem się spierdzielił. No i dobrze. No załadujesz płytę betonową i... Nie wyjadę. I stąd pewnie będziesz miał ciężko wyjechać. Nie wjeżdżaj, tylko kawałek wjedź w te żółte. Tylko kawałek, aż ci się wyświetli, że już możesz se wcisnąć i wziąć ładunek. Będzie miał lepiej, jak tym garbem wjedzie. No, 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 stój tam gdzieś już, o. Ciekawe, czy ja tu przejadę. Ale to jest inny kamieniołom niż tam na tej Michiganie. Nie, bardzo podobne. To samo, jeden różni. Do jednego. Nie, oj nie, chyba, moim zdaniem nie. Nie, bo nie było tam takiego wjazdu. Dalina.
Wyjedziesz na psik? No to podjedź, no ja myślę, że tak, ale muszę poczekać na tego. Podjedź. Kurwa, jak on stoi. A on stamtąd już nie możesz wyjechać, czy co? No tak. Dobra, ja zjadę po niego. No to weź zjedź, bo przecież ja tam się... To zostaw przyczepę. Zostaw przyczepę na górze. Nie, ty co zostaw z tą naczepą? Staniesz. A, no to... Chłopaki jadą. Ja myślę, że ty tu chcesz blinę, a on nie, stamtąd czekaj, nie może wyjechać. Czekaj, ruszyłem. No zobacz, dobry jest, kurde. Idzie jak tu pod tą górkę. O, mocna ma bestia. Ten pomarańczowy, ta, jak dzik, kurwa, w żołędzie. Stój tym. Czekaj. Ja? Idę sam. Łap się. Nie, bo się przewrócisz i będzie lipa. Jak pijany, idę sam. No. No, ja sam idę. Ale sam. Nie wyjdzie, nie wyjdzie. Żeś z tą przyczepką się tu wperdzielił. Czekaj, jak się brało ten? Ja cię złapę. No. Dobra, a tu już jesteśmy blisko Zimnogórska. No dawaj. Nie, ja sobie chyba was odpalę na Twitchu, ale na telefonie, wiecie? Mhm. Bo tak to nie mogę, tak. Ja niestety jestem człowiekiem, który ma jeden monitor. Ja też. I co, wyciągnie go? A co? Wyciągnie. Tylko naczepy nie zapomnij swoje później, kuźwa, nie? Naczepa jest tam po drodze. Aha, no to fajnie. Dobrze. O. A, tutaj w prawo gdzieś już się przebije, kurde. Co, dalej nie pojedzie? Tu... Nie. Co ty on tym gównianym autem to wiesz? Mogłem mu dać coś mojego, jakąś tajgę czy coś właśnie. Podepnie, niech się podepnie, by tego targał. Kurde, dobrze się złapałem. Dobra, Adrian, nie, ja jadę po ciebie. Zostawię na czepę. Co tam się... Bo tam o, ty lepszak robią. Hamuj, kuźwa, ale ty hamuj, kamoniu jeden. Złapał mnie i pociągnął mnie za sobą. Czy właśnie Paweł zjechał na sam dół? Złapał mnie i pociągnął mnie za sobą. Nie, to ty mnie złapałeś. Ty spróbuj mnie złapać, może pociągniesz się na mnie. F klikaj. Ale żeby cię nie wciągnął na dół. Aj, nieźle, kurde, co oni robią. A kto tam leży? Ja leżę. Ktoś leży, ty. Adrian leży, bo kłami już na pizze. Złapał mnie i pociągnął mnie. Słuchajcie, muszę jedną rzecz. Złapać nie złapiesz, nie ma z czego cię złapać? Okay, zaraz wszyscy będą leżeli, sam dojadę pewnie. A, i będzie wiecie co, zaczniemy od nowa innymi jadkami. Tak. No. Sakra, z wami to taka gra, kuźwa. Dobra, podejście drugie do ostatniego ładunku. Czekaj, mogę to jakoś zbliżyć wam? Tak, patrz jakie safety. Mam cię złapać? Tak, złap mnie. Co wy tam robicie? Stój. Mam cię złapać? Nie, czekaj, dobra. Nie złapie mnie, bo już jest podpięta jedna lina. To czekaj, weź go tam. Weź go teraz, wytarcie. Dasz radę? Dobra, jadę po Adriana. Przód w górze, ale jedzie. Jak mam zgaszony silnik, to nie mogę się podczepić nawet. Nie. To jest najgorsze. Tyłem mnie już nie złapiesz za bok? Macie taki... O, fajne te... O, przybliżanie. Złapiesz mnie tyłem za bok. Jest to pskie. Zakopał ja się. Ja tam daleko stoję. No nie gadaj. Ilu już leży? Czekaj, bo na razie ten kolos... Jeden cały czas. Czekaj, cię złapię. Leży... Tylko tak mogę wam to przybliżyć, słuchajcie. Leży ten, co pojechał ratować. O, jeszcze jedno. Tak. Adrian. Ja wyciągnąłem dźwięk go. Dźwięk znika, ale macie za to lepszy widok. Słuchajcie, ja wyciągnąłem go. Co ty, kopcior, nie złapiesz mnie za bok? Co tam się dzieje? Ty, a to nie przybliża, widzę na live, kurde, żebyście to widzieli. Gry, ou. Z drugiej strony podjechać, wiesz? Teraz dopiero, jak dam full screen, to widzicie.
Ale co ty to w ogóle masz, że ty tym się tym kolosem zakopujesz? Nie, tak? To na kamieniu, wiesz, tutaj. A. Pobrali ciężkie sprzęty i się zakopią. To jest spoko. Targaj mnie po prostu, może gdzieś się tam obrócę. Targaj. Weź mu tam potargaj, no. Chłopaki, ale w sumie jest po 22, ale nie ma, że 18 plus. Tak. Mówię ci, kopciowar. Znaczy Krystian, targaj mnie, może gdzieś się obrócę. Targaj mnie. Powiedz mi masz. Ja nie, to mam Paweł, jest dobrze widzę. Oj, teraz byś mnie przez ten... Paweł, stój tutaj. Przez chwilę. Kabinę byś mnie teraz obrócił, złap mnie za środek. O, jest. Ja tu przynajmniej sobie ten od razu teraz. Czat, o kurde, czat mi znikł teraz zupełnie. O jest, dobra, źle to brzmi, panowie. Ta, jeden drugiemu targa. Targa, może się przewrócę. No. Ja nie mogę. Dajcie spokój. Dobra, Adres, to tak jedziesz dalej, do końca. Tak i tak nadążą za nami. Nie, no może co, zaraz. Nie chcę, patrzymy, jak patrz, jak se targają. Czekaj, jedno, że no skończę nie i czat chciałem tutaj na live'a wrzucić, ale nie tu dokładnie, tylko akurat... Aha, jest biały czat, dobra. I on zniknie, nie bójcie się, on zniknie. Dobra, może teraz mnie tu od prawej strony dojedziesz. Czyli dojedziesz. To działa, to tylko dla testów. Tak ty zrobisz. Dobra. A, pierdziele. A wy możecie jechać, zaraz was dogonimy. Aha, no dobra. Zostawcie chłopaków, oni są na stronę, nie rozumie. Niech potargają sobie tam trochę. No, ty się zbliżasz na nich. No. A ten kolos, on nie ma blokady dyferencjału? O, no, ale czekaj, kurde. Na niskim biegu. Ja tu będę musiał cofać, pewnie się nie zmieszczę przy tym drzewku. Oj, teraz stawiaj mnie. Nie, on ma fajnie, bo ma tylne ośki skrętne. Kurde, bardzo fajnie skręca. Złap mnie za środek, targaj. Musisz wypróbować to zawieszenie, bo go nie zamontowałeś, bo ono jest tam opcjonalnie, nie? I wiadomo to. Ty, nie postawię się, patrz. Jak tam, Paweł? No, muszę zrobić. Ja już jadę. Co cię tak blokuje? Nie wiem. Chłopaki pojechali wytargać Pawła? Paweł jedzie, oni cię dalej targają. Nie ma to jak kompetentne siły ratownicze. Tak jest. Nie, bo to jest. ADAC tak zwane. Dobrze, pomóż. We dwóch leżeć jest, czy co? Nie. Myślałem. A już on się tak zblokował, że nie idzie go normalnie wytargać. Ty też się zblokowałeś i stoisz. A nawet wyciągarka ci, wiesz, nie daje rady. Nie, no wyciągarka mnie ciągnie, tylko że się opiera o ciebie. O, a tu naczepa stoi, słuchajcie. Nie, burtówka na 5. No to... Niepotrzebnie z tą naczepą jechałeś. Dlaczego? Kurde. No bo tu stoi burtówka. To ja ją, to moja jest. A, to twoja tu. A, widzisz, to ja już ją sprzedałem. Weź tam, lecz całkiem po prawej stronie, daleko ode mnie i wtedy mnie podciąg. Co tu za tamą stoi? Nie, ja pierdzielę. On stoi? Na live'ie? No. Nie, u mnie. Nie, to ten. Samochód to jest do naprawy. Patrz, co się dzieje, no nie wstanie. Co ci się dzieje jak z tym to nie stanie? No i co, naprawdę coś tak macie? Kręć no kurde. Stronę, Adrian. Nie dam rady skręcić. I teraz jedź pod tego dobra. Słupa, ja tyłem mnie zaczep bus. I mnie targaj. Adrian taki potargany do domu wróci, kura, po robocie. Nie, powiem wam tak. Jak gram sobie sam, nie przewracam się. Tu do was doszedłem, leżę. A bo to dlatego, siema, Lukasik. Po czym nie żyć pięta, chwycił, wiesz? No. I topski, powiem. No. Od paru minut was słucham. No. I tu myślę, że to jakiś kurna kanał dla gejów jest. Jakby obraz wyłączył, tylko posłuchał. No. Mu wyciągarka nie działa. Stoję. Stoję. Co tu mamy? Magazyn. Z tego magazynu... Aha, to wy będziecie z tego magazynu zabierali, tak? Tak. A my po prostu jedziemy dalej z płytą betonową na nabrzeże. I mamy dojazd prawie kuźwa świetny. Dobrze, że most jest wybudowany. Ja pierdziele i zaś ta. Tutaj te kłody leżą przecież. O kurde. Ty, no to wiesz co?
albo zawrócimy i pojedziemy tu, albo no przejedziemy tą wodą teoretycznie, tylko tu jakieś długie kłody leżą, ale da się je chyba, Benny, co? Zrzucić, żeby nie było? Nie, co? Bo ja nie widzę. Długie kłody. Jak dam usuń ładunek? Tak, to usuniesz. A to czyje to leżą? A, że jak żeśmy wysypali, a to? Jeszcze, to? Jest tam przyczepa chyba leży, nie? Tak, przyczepa tu leży. No to też fajnie. Odjechaliście tam od wjazdu? Tak. Tak, tak. Czekaj. O, nie tu. Tutaj, tak, tak, my już odjechaliśmy. W punkcie tym to ten nic się nie dzieje, nie? Ale tutaj pojedziemy. Tędy już żeśmy jechali, także tu jest w miarę spoko. Tutaj i tu przez wodę. W razie czego ja mam HDS-a, więc też nie najgorzej. Tak, tu jest ta przyczepa. No, i tu dojedziemy. Też możesz usunąć, nie? Tak, tak. No i tu dojedziemy sobie fajnie. I o, a to też tu. A nie lepiej tą polną tu jechać cały czas? Wiesz co? Tu trochę jest tych lasów, a tędy, pamiętam, jechaliśmy w miarę okej, okay było. No to dobra, no to jedź. Tutaj pojechać. Nie znam tej mapy za dobrze. Czekaj, bo ustawiam sobie mapkę. Dobra. Jak tam, Krystian, no to... dajesz radę? Mam cię pociągnąć? To idzie. Nie, spoko. To dobrze, że kurde jest ten dźwięk, nie, Lukas? Bo bez dźwięku byłoby żopa. Dźwięk to obraz. Kiedy dobrze, nie chce dobrze, dobrze, że tak. Obraz jest, bez obrazu. No, mówię, to obraz, nie... obraz, tak, mówię, obraz. No, no, jakby tak słyszeli jeden drugiego targa, ciągnij mnie. Garaż miał być jakiś, nie? A właśnie, gdzie tu garaż jest? Na Zimnogórsku gdzieś tu jest przecież, a to nie. Garaż przyczepy. Jest garaż. Stacja naprawcza jest, stacja naprawcza. Jest garaż też. Gdzie? No normalnie, tutaj. Ja ślepy jestem? Koło magazynu. Garaż, dobra. Ty, no to ja jadę do garażu. Kuźwa, ja se... I tobie wyciągnę auto, przeładuję ci ten towar. Ten, nie wjeżdżaj tym autem do garażu, nie? Nie, mogę. Jak wjadę i wyjadę nim, to nic się nie powinno stać. Ale chyba będziesz modyfikował zawieszenie. A, no, to może tak, to wtedy się może coś stać. Dobra, panowie, żeby tradycji stało się zadość za bezpieczny weekend, który się najlepszy właśnie kończy. Który najlepszego się kończy. Komu się kończy? Ja mam weekend do 20. Dobra, czekaj, na Awku dawno byłeś? Tak, tak. Gdzie jest ten ban? Nie, bo na Awka dam na chwilę. To mentowka brakuje. Tak. Czekaj, to ja nie będę nim wjeżdżał, po prostu. Ja nie pojadę dalej, myślę, tylko ja rozładuję sobie. Paweł, stój tu, stój. Ja gdzieś ci tu przeładuję ten. Kopski, kiedy na te polowanie idziemy? Kurde, nie wiem, Zara możemy iść tam. A ty już dawaj. No teraz to jeszcze nie mogę, nie, ale... no skąd się, to idziemy na polowanie. Przywróć żuraw. Jutro na noc dopiero na 22, więc... O, ja na 13. A chyba nawet odinstalowałem, bo ostatnio mówię, nie graliśmy, to kurde. A jest specjalnie, kurde, ostatnio ściągnąłem właśnie, jakieś te były aktualizacje, to ściągało mi się, ściągało, mieliśmy grać, a ty poszedłeś z nimi grać, kurde, nie wiem w co to. A, no ja też nie wiem co. No ale nie mogę wejść do garażu, ty, jakie jaja? Patrz, nie mogę wejść do garażu. Musisz ładunek musisz ściągnąć. Podjedź do tego garażu. The Hunter. Ale ja chcę samochodę po prostu wyciągnąć z niego inny samochód. Bo masz go nieaktywnego, na szaro jest, nie widzisz? A ja go dopiero odkryłem teraz. Tak, teraz możesz. To? Ja dopiero odkryłem teraz garaż. O, teraz mogę, ty. Dobra, czekaj, coś ci tu wyciągnę. Wytargam ci coś. Za mocno mu nie targaj. O tym mówiłem, ale to ja tym jeździłem, nie? No, ta. Tym. To ten był, kurde, no, ale to dobry, to dobrze jechało, nie? A. Ty daj jeszcze w tym białym rozładuj ładunek. Poczekaj, żeby on nie usunął czasami ładunku. Ja zaraz zdejmę, właśnie przeładuję mu na tego Azowa, więc spokojnie. A, zdejmiesz, tak? Dobra. Tak, zdejmę z niego. On podjedzie obok mnie z jednej strony. To jest po prostu z drugiej Azow kosmiczny. I tyle. Właśnie tym Azowem zrobiłem cały timer. A nie wziąć tutaj na ten, na V i rozładuj ładunek? Nie, no tak, nie, ale poczekaj. Najpierw podjedź obok mnie, stań, obok mnie gdzieś. Jakubek, ty instaluj to, zanim Topski też zainstaluje tu. Co? Z której strony stoisz? Z tamtej, dobrze. To ja, no blisko mnie byś podjechał. No. Jak najbliżej mnie najlepiej. To powiedz tylko. Po prostu, tak jak ja Azowem stanę z drugiej strony. Pomarańczowym.
że mógł łatwo przeładować no po prostu stop, z ciebie przez moją ciężarówkę. Stój, że burtami się zrównaj. O. Pał, zmień pojazd. Azo, dobra. I weź teraz tak, rozpakuj ładunek. Pał, rozpakuj ładunek. Jest. Czekaj, pał. I zmień pojazd? Czekaj. Nie, zmień sobie pojazd już w zasadzie, na tamtego Azowa, tak. Nie rozpakował. Rozpakował. A, rozpakowany jest, faktycznie. Zmień sobie pojazd na tamtego Azowa. Prawie do przodu podjadę, co? To sobie obrócę zaraz. Ktoś benzynki potrzebuje? Tak. Chłopski operator, kurwa, zobacz. Cię wolno obracaj mnie. Dobra, weź V i przyjmij ładunek. Okej. Okay. No to odjeżdżaj. Dziękuję. Danke. Da, operator żurawia, kurwa, co? No. Na trzeźwo byś tego nie zrobił, kurwa. Na trzeźwo, gdzie? To strach, kurwa. Tak, to będzie. Z dykty ciężkie się obija, kurwa. A to ty też zmieniasz sobie pojazd? Tak. Ja to też zmienię, dlatego muszę... Nie, w tym nie wyłączysz. Holuj, tak? Teraz mogę siebie dać? Tak, mogę się dać holuj. Tak, fajnie, że przeniesie do garażu. Gdzie ty mówisz, że jest? Do stosu i zawieszenie? Ja mam tylko fabryczne zawieszenie, widzisz? Nieodkryte. Nie mam innego. Nieodkryte masz. No. Czyli będzie gdzieś na tej, Alasce. Albo tutaj na Zimnogórsku. Patrz, ile jest modyfikacji tu nieodkrytych. Raz, dwa, trzy modyfikacje. Tak, to musimy tu zrobić właśnie. Jak to zrobimy, to ja polecam, kurde, że zrobimy się... Zajmiemy tym. A czekaj, na zrujnowane nadbrzeże? O, to tutaj... Ty! Tutaj... Christian, ty miałeś tego kurwa Scotta takiego fajnego. Nie, poczekaj, bo specjalnie pipcik wziąłem. Ty kurwa... O, był... Scotta takiego. Zapipciło u nas. O, tak? Raz tak. A, ciekawe, o co chodzi. Raz tak, raz pipcik, raz nie pipcik. Christian, patrz się, wiesz, możesz zobaczyć sobie na live'a u mnie? A już minuta. To tamty byś poodkrywał mapkę fajnie. Widzisz, jak zaznaczam? Widzę. Wtedy są te dwie modyfikacje do wzięcia od razu, za jednym razem, jak się jedzie. Jedziesz ze mną tędy? A to jedziecie modyfikacje robić, czy co? Tak, od razu modyfikacje zrobimy. A, no to fajnie, to zróbcie. Kuźwa, patrz, tym to... W ogóle, gdzie jest żuraw? Ty, o co chodzi? O co tu chodzi? To za długie. O, ja pierdzielę. Czekaj. Nie muszę tutaj się... Ładnie postawić, ale co za długie? Teraz tu nie, tutaj widzisz. No nie, za długie nie jest. Żurawia musiałem wziąć, nie? O, tylko będzie często się tankował od chłopaków teraz. Tak. A właśnie nie, bo ktoś, Krystian, mówi, że chcesz zostawić tu paliwko, czy co? Nie, jeśli pytają, kto chce zatankować. A, no to zaraz ja. Czekaj, 5 minut. Tak, ja mam tylko 200 litrów, to przecież moment. On tyle pali, fajne auto naprawdę, ale kurde, tyle pali, że to masakra, nie? Prawie jak Ford. No. Kuźwa. Benego Mazda. Wielki też. Fordzik także. Nie bują moją Mazdę. No dokładnie, Bilże, moja też panie. Jeszcze nie rdzewieje. Znaczy, nie, że jeszcze, było na live w ogóle właśnie? Nie będzie rdzewieć. Ale jak od razu tak, moja też się tłumaczą, nie rdzewieje. Jeszcze. Dobra, jedziemy. To jest tych, powiedzenie tych maździarzy, tak. Moja też nie, tak. Nie rdzewieje jeszcze. Moja, jeszcze. Moja jeszcze nie rdzewieje. Co potwierdzam, tak? Moja też nie rdzewieje już, bo nie ma co. No. A moja w ogóle chyba nie będzie rdzewieć, bo nie zdąży. Słuchajcie, jak rdza może rdzewieć? O, co wy robicie? Ja to jakbym miał nie... garaż w domu, to bym się budził co chwilę, by słyszał te chrupanie, jakby to rdzew pierdziała. No. Ja nie blacha, słyszę, to. Powiem ci szczerze. Albo się to mocny sen masz. Albo się przyzwyczaiłem no, już. Albo mocny sen masz, kurde. No wyjeżdżasz, Krystian? Tak, to sama mapę zaznaczyłem, wiesz? Aha. O, dawaj. Widzisz?
Co Jakubek napisał? Że brawo, podobnie brawo, jak pojedziesz Mazdą nad morze, to możesz brawo, zbierać bursztyny, nie wychodząc z samochodu, bo jest otwór naturalny w podłodze. Anguj się, Topsik. Nie, na razie mam, ja dopiero co wyjechałem. Ruszaj. Dopiero co wyjechałem, ale ten... Jedź pierwszy. Ale w sumie już i tak 16 litrów poszło, nie? No patrz, to odjedź kawałek. To ma gorszy już i tak 16 litrów poszło. No, a dopiero co wyjechałem no, z garażu. A czemu jesteśmy we trzech? A nie, dobra. Adrian pojechał odkrywać się modyfikacje jakieś. Okay, na który się włącza światła? L. Lima. Lima. Zaraz się kurde na umiem. O! Wróć. Co? Cofaj. To tu musimy w prawo. No bo jak prosto tak pojedziemy? Kurde, on tu nie przejedziemy. Tutaj też będzie za ciasno. I tu jest modyfikacja jedna, ale... Nie, no dobra, najpierw misja. Ja obydwie te modyfikacje wezmę. Mhm. Powiem wam szczerze, tamten był lepszy, kurde. Mocniejszy skręt miał. No ten idzie jak zły przez te błota. Ale kurde, tamten... No tamten też w sumie. Topsik, pamiętasz to auto, co było takie zbugowane, co nam uciekało do lasu? Tak, no. Na no. Singlu jest tak samo zbugowane. Coś z nim jest. O, jaka... masz. Aha. Ech, kurde. No teraz to masz azowa, to nie będę musiał cię wyciągać. O kurde, ty uważaj, mam nadzieję, że masz snurkel też wysoko. Chyba tak, masz, no. Kurwa, trochę tu głęboko, jakiś samochód leży w rowie. Ej, popchnę cię. Nie, zaraz nie dasz rady. Zostaw sobie z rozpędu, żebyś też wjechał. No i wiesz, że go będziesz targał. Tak. Co, to on pójdzie powoli, ale on idzie. Ten Azov to jest niezniszczalny. Dzisiaj na H sobie dam bieg i on pójdzie. Zobacz, że koła są całe w błocie praktycznie. On powolutku, ale idzie. Teraz to powinieneś dać na low minus najlepiej. I szybciej ci to tak pójdzie. Różnie. No faktycznie, troszeczkę szybciej. Albo załapał po prostu, tam bo koła mu wyszły z błota. Nie, on wtedy na low minus szybciej łapie przyczepność, wiesz? Może być, no. 50 litrów. Nie pokazała wam się, że odkryłem... Nie. Benny, co wpierdzielasz? Nie, jak dopiero jak zaakceptujesz, to tam będzie chyba. Zaakceptowane już jest. Nic wam się nie pojawiło. Nie zwrócimy uwagi, kurde, wiesz? Nie, wiesz co, na lewie patrzyłem specjalnie i nic się nie pokazało. W prawym górnym rogu powinno być. Tu uważaj, nie? Bo tutaj widzę. Jest spory skos. Jakby coś. No ale przejdziesz bez przyczep, to tam łatwo. Daj sobie na L albo A L+. No właśnie, ja tym Azovem to tylko i wyłącznie z przyczepą ten timer robiłem. No. Z tą właśnie, przepraszam, z naczepą. Aha. No ale nas tutaj tylu to. I co, idziesz czy nie? Ta, idę. Ty, no poczekaj, zaraz sprawdzę tą modyfikację, gdzie ty to jesteś. Ta, droga jest. To co, ja jadę? A gdzie ty jesteś, bo mi paliwa zaraz braknie. Ty... Paweł tu jest? Krystian, gdzieś ty cholero pojechał? Czemu ty tam pojechałeś? Po modyfikację z Adrianem, bo chciał. Adrian, a ty wziąłeś ładunek stamtąd? No przecież targam to. On aha, z ładunkiem okay. Będzie, dlatego jadę go asekurować, jakby się zagrzebał. O, ja pierdzielę, a ja, no, ja bez paliwa, dobra, ty, no to ja już jadę. Dobrze, ten jest, kurde, Paweł za mną, to jak coś to od siebie mi... Paweł, oszczędności nie masz na sprzedanie? Jedziesz już? Co? Dwóch kierowców się jedziesz spotkało. Już? Czekaj, wygrzebuję się. Dobra, zgaszę, poczekam, bo może drogi nie znasz, ty na ręczny mi idzie i jak głupi. Poprawię minę, czy nie? Co? Poprawię ci minę? Nigdzie mnie nie miniesz, spokojnie. O kurczę. Dawaj. Iveco, to by pierdnęło i stanęło. No pewnie tak, słuchaj, to są specjalne maszyny, Jakubku, tutaj na te kurde tereny. Także, pewnie masz rację. Ło, tutaj grubo się dzieje też. Low. Powolusiu. Jakiś chaba... O, drzewo jakieś postawię. Tutaj no tu jest też, powolusiu, ale do przodu. No tak, i o to chodzi. To wyścigi robimy, tak? To pierwszy doleci, dojedzie. 120 litrów, 2 metry zrobione. Jej, chłopie, ja mam 135 litrów paliwa, zobacz gdzie ja jestem dopiero. 60 litrów paliwa poszło, 65 już.
A tobie ile zużyło, Paweł? Ja mam 40 litrów zużyto. Ja pierdzielę. To ta sama droga. No dobra, ja jeszcze się HDS-em bawiłem. Ale to bez przesady, nie? O i tutaj gdzie? Przez lasek, tak. Ale to no jest wolne, matko boska, nie chcę iść. Nie, powoli ci. No weź sobie wyciągarkę. F, masz wyciągarkę, to się podczep do czegoś. Dobra, ja jadę po modyfikacji teraz drugą. Ja, ale byś to przyczepę zostawił może, znaczy na czepę. Zostawiam, spokojnie. A R odczepiasz ciągarkę. F to takie szybkie zaczepienie, a R odczepienie. No dobra, bo ja na padzie gram, więc... A, no to inaczej. Ja ci nie pomogę, to... Dobra, Krzyśka dobra. Nie ma, Mentosa nie ma, oni grają na padzie. Ocena po 2 latach użytkowania takie 7 na 10 to Iweko. O, idziesz, kurde. Ty, źle pojechałem. A, to każde auto takie by było, no. To jest wóz specjalny, no to wiesz. Muszę sobie to oznaczyć, bo się rozgodzi zaraz. Dobra, ja już tu wjeżdżam na normalną drogę. Topsik, ja skrócę, tak wiesz? Na wprost pojadę przez te krzaki. Ja już dojadę, spoko, ja już mam blisko. A mam jeszcze ponad 100 litrów, tu poczekam na tego. Na Pawła. Paweł, ja zaraz wracam. Okay. Dobra, ja odkrywam modyfikację. Cyk. O, KZG coś tam. A jest. Faktycznie była jakaś modyfikacja. Pi, cofam. Dobra, łobuzy, jestem ty, a ja patrz, zapomniałem, kurde. Ja mam takie coś, przysz. Be right back. O, fajnie, od razu czat mogę przetestować. Czyli jakby nie było, to mogłem takie coś dać. Dobra. Jest czat, Jakubka, fajnie. Nawet to działa. O, ty już mnie wyprzedziłeś, tak? Ach, ty tędy przyjechałeś. Skrótem. Dobra. Ty, bo back sunczał, a, dobra. No. Ale fajne jest to przejście. Kurde. Ta, no fajne, zobacz, kurwa, takie zmiany teraz porobiłem tutaj. Panie. A weź sobie włącz, będę mnie na chwilkę tu wycisz i włącz sobie mnie na streamie. Ciekawe będzie. To nie, chłopaki? Jak tam? Nowy głos? Ładny? A wiem, że są jeszcze inne ciekawe, także. Dobra, jestem. Na pewno muszę brzmieć bardzo męsko. Jest ten Mikołaj, będę musiał chyba zainwestować w ten program. Dziękuję ciebie, żeby cię zatankować, żeś mi uciekł. O, co ty? Kurde, to poczekaj, to ja się cofnę. Daleko mam do ciebie, jak będę cofał? Gdzie ty jesteś? Ja cię nie widzę. Ty tam aż jesteś. Łe, to czekaj, to ja już dojadę. Zaraz na miejscu. Ło, ty to na brzeże jest. No, tu jest ten do odkrywania, ta. Jak tam Azow się podoba? No, w miarę, O, ale to mamy to odkryte chyba. W miarę mówi, kurde, jedno z lepszych aut na mapie. W miarę. No, dojechali. Jak tam Adrian? Czekaj. Problema. Odbijaj, to dawaj. Dobra, zapakowałem ładunek z powrotem. Aha. To aż taki problem. Wiesz co, zostawiłem samą przyczepę, dojechałem, ona się przewróciła. Aha. No to nieźle. Myślałem, że zostawiłeś przyczepę, tak jak kiedyś Topski na czepę. Styl wróci. Na CPN-ie, no, no. Nie? No. W BTS-ie, nie, na autostradzie. No wiem, chyba. Pamiętam, ja stałem wtedy za tobą chyba. No. Jechałem i... A my tam z tyłu czekali, kurwa, ciasno gnuszy. No. Ja, kurde.
Pamiętam, to pamiętam. Zgasi auto. B się gasi auto. Nie marnuj paliwa. Ile spala? Co mamy dalej do zrobienia? Ile spala na tym nabiegu jałowym? Nie wiem, ale na razie mam zgaszone. Bez sensu mi go odpalać. Ale zużyłem stówę tutaj, żeby dojechać. To ja zużyłem... 50... 60 litrów. Japie. Czekaj, dostawa metalu teraz mnie interesuje. Gdzie my jesteśmy? Zimnogórsk, tak? To był? Zimnogórsk, ja patrzę na mapce, słuchajcie, jest taka stronka fajna. Zimnogórsk i dostawa metalu. Co tu mamy zrobić? Dostarcz do magazynu 2 razy metalowe belki. Mhm. A zbieraliście już te zgubione urządzenia? Nie zbieraliście? Nie wiem. Które? No tutaj co są, można wziąć. W fabryce co ja wezmę? Metalowe belki? Metalowe belki. Ty, no to fajnie, no to ja jadę dostawę metalu. Chodź Paweł, to zrobimy kolejną misję. O, weź mnie zatankuj. Daj litra. Daj paliwa, daj paliwka. Drogo, panie, drogo. Drogo, cholera, jasna. Ja też zatankuj. O, dobra. Już pełno. O. No, ja nie jeszcze. Muszę podjechać obok ciebie, czy? Masz pełno, już 350. To nie ja, ja mam tylko 200. A, ty tam z tyłu jesteś. Cholera. Tak, czekaj, podjadę do ciebie, bliżej. To zrobimy teraz misję, Paweł. Ty akurat jedne metalowe belki, ja drugie. Dobra. Jak gdzieś cię zaatakować? Krystian z tym możesz zrobić. Dalej z Adrianem jakąś też misyjkę. Zaraz coś wymyślimy, tu jest sporo tego. Proszę, AdBlue jest. AdBlue jest, dobrze. Topsik, słyszałeś, jak cię chcieli zatankować? 350 litrów ci zatankował, jak ty masz 200 litrów paku. Jak ja mam tylko 200 i mówisz, że 350 płać, kurwa, tak. Chyba to sobie wiesz. Taka, jak ja to nawrócę. Tak. Chyba się gdzieś zmieścisz. Jak no to przyczepę odczepisz i sobie podciągniesz. No, to co, to panowie, to zabezpieczny, tak? No. Huknie czy nie huknie? Zabezpieczny. Nie hukło, ty! Takie skapslowane, wiesz, nie hukło. Takie pst, zrobiło. No, nie wiem, no po co wyrywałeś pierwszy? W lewo chyba, zaraz jak wyjadę. Jadę, spokojnie. No w lewo. To prowadź. Tu jest, powiem ci, calutką drogę masz jedno błoto. No bo po co tam tędy? Trzeba jechać tędy, co my, nie? Modyfikacje. A. No jo. Ale odblokowało się nam. Czekać na ciebie, Adrian? No to fajnie. Proszę? Czekać na ciebie tutaj? Wiesz co? Tam jest gdzieś stacja? On ma. Czy tylko ty jesteś stacją? A, bo. O kurde, całe 438 zł, no to nie. Znaczy słuchaj, z drugiej strony w sumie jak... On zmieścił się. Wiesz, jak na kogoś, kto się uczy, to jest fajnie, nie? Takie coś dodatkowy grosz, nie? Ale wiesz, to nie to się liczy, tylko to, co robisz, no kurde. Czekaj, w lewo, w prawo? W lewo. No, ale wiesz, dodatkowy zarobek, nie? No bo dla kogoś, kto się jeszcze uczy, no to wiadomo jakie. Do roboty normalnej nie pójdziesz. Kuźwa, jak ja tu mam wjechać. Czekaj, tam jest dalej wjazd, ale już teraz tak wywijam. Dobra. Ale powiem wam, że Azow jest dużo lepszy od Tajgi. Azow? Ta. A on też ma kiepski skręt. Adrian, pompa mobilna rozłożona. Skręt skrętem, ale on jedzie jak czołg. 438. No to tyle napisałeś. Skręt skrętem dokładnie, ale Azow jak już wjeżdża nawet w błoto, to on ci nie zatrzymuje. Śledzenie start. Dobra, metalowe belki. Słuchaj, nie pyta, w tym magazynie weźmiemy jedzie. Metalowe belki. Tak, no, to prawda. Tu jak pojedziesz, gdzie ja, to chyba objedziemy. Jest wolny, słabo skręca, ale u niego nie ma różnicy, czy jedzie autostradą, czy błotem. O kurwa, o no. Jezus, o Jezus, Paweł, uważaj, bo se rozpier... Zepsujesz auto. Stój, no patrz, no, ten to jest... Czekaj, no, zachowaj odstęp, chłopie. Wiesz, że to ma gówno skrętu. Znaczy, to nie ma skrętu, kurwa. Koronawirus jest, czekaj. 1,5 metra powinno być. Tak, 1,5 metra, kurde. Czekaj, bo ja tu mam coś oznaczone. Jak się naprawia? Nie mógł kuchasz na plecy. No. Ty, nie mam nic do naprawiania w nim? Nie, jest. A jest, napraw. Jest 1,5 metra. Dobra, koło zapasowe. Dziękuję za paliwko. Ja, i paliwo ukradł. Skoloba jeszcze, patrz, jeden mi został. Skoloba ci wziąłem? No. Jakubku, ale jedno zasadnicze pytanie. Czy ty to robisz dla kasy, czy robisz dla...
Nie, ale wiesz, słuchaj, pamiętaj. Potrzeba, tak? No nie, jaki niecierpliwy ty. Czekaj, zgaszę na chwilkę, zaraz załadujesz, spokojnie. Uwaga, nie, wpada exp zaraz. Dostarczyć. Dostawa metalu. Do magazynu. A gdzie jest magazyn? Na którego? Do którego magazynu? No a, wy nie macie animacji, jak się ja tutaj mam. Wszystko buduje i w ogóle. Powinno być. Ja mam animację. Ja byłem w menu, dlatego nie miałem pewnie. Level 20. Uuu, to ładne. Level 8. Mam nadzieję, że mi też coś wpadło. To ile level ci wpadło? Jeden. O co chodzi, patrz, z tą dostawą metalu? No tu jest jak byk napisane, dostarcz do magazynu dwa razy metalowe belty. Tak, mam i do ciebie to jest ten na górze magazyn. Do tamtego, ale czemu mnie nawet... Bo nie aktywowałeś misji, zjedź na tą trzecią jest zakładkę. Aktywowana. Na trzecią zakładkę. Ach dobra, tu, dobra, dostawa metalu. No i tutaj dostarcz do magazynu. Co? Cement! To jest cementu, tu metalu, kuźwa. To jest czasówka. No. A nie, dobra. O, nie, normalna z kartki. Dobra. Nie, no bogactwo, tak jak ty piszesz, a, bogactwo z pasji. Też, tak? Ja też usłyszałem, byłem w jednej formacji mundurowej, kiedyś przez parę lat służyłem. I też mi powiedzieli, że pan przyszedł tutaj dla pieniędzy, czy dla, że tak powiem, służby ludziom. Topski, tak? Zaakceptowałbyś no. dostawa sprzętu wiertniczego, to nadmierny ładunek bym na pole naftowe dowiózł. Już, zaraz. Od kogo powiedz ta misja, to będzie szybciej, tylko sobie drogę wyznaczę. Od kogo jest Taiga Oil. Taiga Oil, dobra. Dostawa sprzętu wiertniczego. Taiga Oil, dostawa sprzętu. A chyba wrócę tą samą drogą, bo najszybsza. Proszę bardzo, już jest. Naczepa, nie, gdzie to jest? Porzucony dostawa cementu, dostawa metalu. Czekaj. Dobra, to jedziemy, Paweł. Gotowy? Ty syk. Zmieszczę się? Tak, nie zmieszczę się. A, zmieszczę się. Leć. Płotek rozwaliłem, ale... Ty, a kontener dobrze. Towarowy to skąd się bierze? O, tego to nie wiem. A tutaj, o, to o, biorę jest. Stąd od razu. Aha. Może dlatego dopiero to jest aktywne, słuchaj, bo wcześniej nie było chyba, wiesz, bo to trzeba było pewnie zbudować. No co, nie dobrze. Wyjedziesz? Ja to, Lukas, już wcześniej mówiłem, że jakbym miał to robić z powodu dokładnie. Zarobków, to wolałbym to... Ja ci powiem, z wielki szacun, że kurna robisz to, bo robisz, popierzyć. Tak? No, no, dokładnie. Co on tak dziwnie mi jedzie, ten samochód, ty? Obski, ty co, ja już tego kabana pastuję na te polowanie, co? Kabana? No dobra, no już tak. No, będziemy ten, wiesz, pastowanego kabana, obiecuję ci, dziki będą. Wow. A kto mnie zabroni po lesie z kabanem? Dokładnie. Już jedę, zaraz będę pastował, pastę. Huntera, tak, no. No to jeszcze chwilę pogramy i idziemy na Huntera. O, to poczekajcie, muszę go zainstalować. A nie, ja go mam na Epiku. Ciekawe, czy będę mógł zainstalować, jak gram. A to wy będziecie grać? Huntera. The Hunter. The Hunter. A na ile to jest osób? A nie wiem, ile to jest. A, czekaj, na 8. Co, sobaka? Do kogo będziecie strzelać? Do zwierzęta. Do kabanów. A, sobaka. Musimy zawrócić. Co, dawaj na ten, na polowanie. Przyszedł nawet. Ja słyszałem, że ktoś wchodził. No. Kiedy mówiłeś, bo nie słyszałem. Brawo. Nie, przepraszam, nie cześć. Dzień dobry powiedziałem kulturalnie. Nie było tak. Chyba ze 3 godziny temu, kurwa. No. Chuj, dawaj, może się pojedzie. Może damy radę, słuchaj. Na pełnej o kur... Jak mnie nie było. Fajne mówiłeś. To pikanie. Sabatka, wejdź na live'a. Na chwilkę na Twitchu jest. No. Jest, widzę. Ten program, właśnie miałem ci powiedzieć, co ten. Weź się tu wycisz i słuchaj tam coś, co będzie. Właśnie, że ten program ma fajne opcje. Nie wiem teraz, gdzie mnie słyszysz, ale tu się wyciszyłeś, Epiku? Czyli... Nie, na Twitchu. Na Epiku ja mam chyba na Epiku. Słuchaj, sobaka. Raz, że mam takie coś właśnie, że tu sobie mogę różne głosy zmieniać, akurat tylko jeden mam dodany. Kurde. Tak, ja wiem. Trzy. A dwa, to słuchaj, mam teraz normalny głos. Co? Zwaliłeś się pewnie. A dwa, że na przykład jak chcę powiedzieć... Przeklinał. To po prostu wyciszam mikrofon i piszczy mi wycisza mikrofon. Także fajnie, kurde, jest. Fajny programik, polecam ci też go zrobić. Jeden dyszek. Wracam, Paweł. Co? The Hunter.
Był za darmo przecież, dawali. Był, to ci kurne, dawali za darmo. Słyszał Sabaka? Słyszał, no jestem w szoku, no. Normalnie aż nie mogę się pozbierać. Skarpetki mu spadły, kurde, zobacz, nie, kurde. Skarpetki mi spadły. Tak. Ty. Co mi Paweł zjebał, odjebał? Majtki mam, do kostek mi sopadły nawet, no. Panie. Kurde, weź jeszcze raz tak powiem. Ja pierdziele, gamoniu. Dawaj. No nie wjadę tam, bo przecież nic nie widzę, nie? Nie, dawaj. A co mam jeszcze raz powiedzieć, mówisz? Aha, dobra. Bo ja tu, kurwa, teraz się na Pawle skupiłem. No szkura, jak można było tam spaść, powiedz mi? Widzisz. Jedziesz i nagle... Tak. Dobra. Gdzie masz ten ładunek? U, niżej. Nie dość, że czy kurwa paliwa nie ma. Chodź jeszcze, Krystian. Mobilna pompa jedzie. Nie, to muszę mu teraz podjechać, ładunek zapakować. No weź mu to. Nie ma HDS-a? Nie wziąłem HDS-a, żebym był krótszym autem, nie? Specjalnie. No nie wiedziałem, że ktoś może stąd spaść. Zaraz ja się stąd spierdzielę pewnie, no bo... Cofnij do tyłu jeszcze. Jest tak krzywo. Jeszcze do tyłu cofnij. Mhm. Najgorsze jest to, że nic nie widzę przecież tutaj. Ale z HDS-em wystarczy, że sięgniesz ten linę i ściągniesz tą towar. No. Dobra, ja już się wiesz, asekurowałem, także spoko. Ja pierdzie, to była asekuracja? No tak. Nie wyobrażam, co to byłoby bez. Nie, no byłem zapięty, no dlatego bez bym leżał, nie? Niestety. Dobra, gdzie to jest teraz? Piąteczka, nie, C. Piąteczka, no podjeżdżaj już. Tu mnie. Aha, bo ty jeszcze kąpiel błotno bierzesz, kuźwa. Jezu. Teraz Topski, wiesz co przeżywaliśmy, jak graliśmy jak z tobą na początku? Ty, no ja tak nie robiłem, chłopie, no wypraszam ja sobie. Ja tak robiłem, jak z wami pierwszy raz zagrałem. Tak. A to faktycznie, to było moje pierwsze uruchomienie tej gry. Aha. Dlaczego nie mogę kupić? Tak nie robił, a u niego na zapisach jest. Żurawia? A nie mogę, to ja go wyciągam. Teraz. Aha. A, bo tu jest kamień. Okej, mnie woda. Ty, no nie mogę żurawia rozłożyć w ogóle, nie wiem o co chodzi. Wypuść żurawia, znaczy pawia. Dobra. Puszczaj pawia. Złapiesz mnie, czy nie? Dlatego pewnie, bo silnik zgaszony, a jak? Najlepiej są w samochodzie, to przeważnie silnik musi być włączony, żeby coś działało. No. O, poczekaj, te kłody jakoś usunąć, kurde. Dobra, i jeszcze kawałek podjedź. A tu droga nawet. Z nas się śmiali, że się poprzewracaliśmy tam, a sami co robią? No to ten, kurde, tu na prostej, na autostradzie, chłopie. Dobra, wrzucaj. A, czy jak ja go podniosę, to ja zaraz polecę. Wiesz o tym? To czekaj, cię zaczepię o siebie. A kotwicę rozłożyłeś? Muszę cofnąć kawałek. Nie, muszę cofnąć kawałek. Kotwicy nie rozłożyłeś. Wiem. A może to psik zapinał jak mam rozłożyć, jak jeszcze będę cofał? Albo... Poczekaj, weź mi dupę podciągnij, ja sobie dupę podciągnę do ciebie. Gdzieś jeszcze niżej. Nie. I teraz o. Wiesz co? Dobra. Masz Lukas rację, że to byłby taki program dla homoseksualistów. Wyjdź dupę niżej, pociągnij. Ja cię złapę za dupę. Tak. Weź mi ją podciągnij. No, wyłącz tylko obraz i jest wszystko wiadomo, o co chodzi. No. Dokładnie. Zrzuć tę przeglądarkę do paska i sam dźwięk tylko zostaw. No. Zobaka, idziesz z nami zaraz na The Huntera? Zobaczy. Muszę to zainstalować właśnie. To, na ile to jest ludzi? Ktoś sprawdzał? 7 chyba. 7, tak. Ja w to gram cały czas. Mogę was zaprosić. Ja tego nie podniosę, tego ładunku, przecież kurde. Czekaj, ja zobaczę inaczej. Wróć do ramię. Weź ściągnij twój na... Unieś do góry najpierw. Nie, no próbowałem. Ale sam wiesz, samego żurawia podnieść do góry, a dopiero potem ten. Ja cię to psik ten trzymam za tylną łaśkę jak coś. Dobra, wróć żuraw, rozpakuj ładunek. A ci mój przerzucę.
Tylko już weź się z nim nie wypierdziel, co? No to chciałeś mieć, kurde, łatwą robotę? Czy to tylko ja teraz walczę z dwoma kontenerami zasuwam? Jak? Nie, no ja to wiesz. Oni ja walczą, na miejscu w zasadzie byłem, nie? Oni walczą, ale... z jednymi belkami. We trzech. W którym to się podnosi? C. Adriana, ty masz włączyć tryb eko, bo kurde, mało paliwa. Ja mam 213 jeszcze litrów. Dobra, już mam. Mhm. Teraz tu z górki zjeżdżam cały czas to. Bajland. No jedźmy stąd już. Poszedźmy stąd. Ale już. Ty, ale jest pewien plus. Zobacz, się robi jaśniej. No. Ej, no. Zobacz. Widziałeś to? Co żeś zrobił? Widziałeś to? Będę jedno chcę dołączyć do gry, bo my tam się zwolniło. Okay. Zaraz się zwolni. Powiem ci tak, nie chciałeś u mnie pomóc targać drewna? Ja idę do Benego, ja mu obiecałem, że ja będę u dzisiaj targał, także. Jak do tego doszło, nie wiem. Weź zapakuj sobie ładunek jeszcze raz oczywiście, nie? Bo ci się rozpakował. Ja pierdzielę, przeciągnę to przez te drzewo, nie przeciągnę tego. Złap się może tam liną gdzieś, żeby się trzymać, jak będzie wyjeżdżał. Kurwa, mówi, operator pachowa. O kurwa, drzewo połamałem. Ty, ale fajna, zobacz jak ten, jak na drzewa reaguje. Mówi, że to takie fajne, fajny samochód jest. Powiem ci tak, auto gwizda, gwizda. A piknąłeś? Przyganiał kierowca, przyganiał kierowca tira kierowcowi. Dlatego on wie, o co chodzi, nie? Przywróć żura, dobra, jedziemy. Teraz ja się stąd muszę wygrzebać jakoś, kuźwa, bo... Gdzie my jedziemy w ogóle? O patrz, nawet nie wiem gdzie. Kurwa, patrz, i to jest, dlatego mówię, fajna maszyna, mocna, pierdzielona, pod skały chcę podjeżdżać nawet. Kiedy są walentynki, w jaki dzień tygodnia? Poniedziałek. Następny, za tydzień. Jaki kamień, 29 lutego, 31 lutego są w tym roku. No, no. To co? Ominiesz mnie czy nie? Widzisz mnie? Jedź na razie prosto. Widzisz mnie? No. Patrz, patrz, patrz. Będzie znowu leżał. No tu krzywo jest, ale tam to nie wiem, no też było krzywo, ale... Nie, tam się... No stoi. Chcecie paliwa czy nie? Ja na razie... No bym tak, zaraz bym poprosił, a co? O, ja poczekam na ciebie najwyżej. I daleko, że się nie odjechali, dlatego pytam. No wiem. No dlatego czekam. Ja ta, bo ja już mi tylko 100 została, nie? Ja pierdzie, ale będzie po premii. Nie, jeszcze 300. I uwaga, kolejna modyfikacja tak. Odkryta. Tak, Jakubek. Mercedes by dał radę, tak by powiedział. Dokładnie. Proszę bardzo, kolejna modyfikacja. Proszę, za podwyższone. O, może do czego to było? Może akurat do tamtego samochodu? To chyba było... Paweł, jak nie umiesz dużym jeździć, to pączki idź wozić, jak Jakubek pisze. Bez komentarza. No, stój, to... No to, a co, już leżysz? Z pączkami miej wywrotne auta. Dawaj, to tankujesz, czy muszę bokiem obok ciebie podjechać? Krystian? O, jest, dobra. Full. Tak, a co tak za miękkość? Myślałem, że coś cię nie ma. Gdzie tyś coś pojechał? Tam. Dobra. Wodą, kuźwa. Weszcie zostało. Wodą to był głupi pomysł. Cysternie? Ty co jest? Wsuj tam, weźmy wytargę do tyłu, kurde, patrz. Kolejny. A coś, kurde, przechyla mi go w ogóle. Wszyscy by chcieli się targać, kurde. Dobra, wyjechać, wyjadę sobie. Lukas, zastanów, czy chcesz z nimi jechać na polowanie. Lukas, pójdziemy w Hunterze do lasu? Nie, no ja nie mam rozstawiony. Kurwa, ty, ja muszę do tyłu jednak chyba. A może Lukas specjalnie mówi? Że się wpierdzieli od razu po pachy, to co ty chciałeś? No. Cofaj, cofaj. O. Cofniesz tam kawałeczek? Ja nie chcę cię wciągać, sam spróbuj cofnąć. Ja się zaczepię zaraz. Chłopski, a skafander, płetwonurka masz, żeby ten... Tak, tak, kurwa, nie. Motory se założył. To wy tam robicie? No. Z Fishing Planet wyciągnął. Odkąd powstało życie. Nic, kombinujemy tu z Krystianem, wiesz, jak można się na prostej drodze wypierdolić. Kto to, no, kto, nie to, wiem, kto ja to tu... pytał, co tam robicie? Tak, no, 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 tak. Ben co dwa razy leżał.
Przepraszam. Czekaj, jeszcze kawałek do tyłu, tylko dobra, już. Przepraszam, już. Drugi raz sam się postawiłem. Aha. O kurde. O, tutaj to jest grubo, kurde. Nie, żebyś nie poleciał. Pierdzie. No nie, mówię, to jest fajne auto, a mówię, to jest grubo, nie? Nie, no tam już jechałem w jedną stronę. No, ale git. Udało się. Taiga na takim pochyleniu na pewno by leżała. Kurde, Taiga też jest dobrym samochodem, nie? Zwłaszcza różnica jest taka, że Taigę dostajesz za darmo, nie? No, no. A niektórzy nawet dwa razy za darmo dostają. Ja myślałem, że to płycie jest. Nie, nie, tu jest trochę głęboko. Ej, sorry, ja cheatowałem, czy to wy żeś ta cheatowali z sobaką? Poczekajcie, bo to chyba tazy są ja dwa nikomu nie do odebrania. Ja nikomu nie cheatowałem. Mam rację, dwa tazy są do odebrania, tak. Może być. O kurde, a ty wyciągniesz się, czy wyjedziesz, Krystian? Na tej pierwszej mapie Michigan możesz mieć dwa pick-upy. Tak, tak. A ja nie mam taza właśnie chyba. Sobaka nikomu nie cheatał. Ja tego pick-upa od razu sprzedałem. Nie, ja mam. Epic Game. I na Epiku czego mam szukać? The Hunter, ta? To było. Mhm. Czemu jak są fajne gry, to ja nigdy nie biorę ich. Biblioteka. Bo jesteś... Nie, ja tylko tam mogę wypikać. Sobaka, spokojnie, jak oni sobie pójdą na Huntera, to idę do ciebie drewno wozić. To nie Sobaka, tylko Benny. Benny. No, właśnie. The Hunter. A miałem ostatnio zainstalowanego. Mówię, a pierdziele, i tak nie gramy. Jedziemy? Czy ja czekamy? Już, poczekaj. Patrz jak się rwie do przodu. Tak, tak. Długo nie leżał. Kurde, Krystian, czekaj, jeszcze cofnę kawałek, to cię wytargam stąd. Nie, no idę jeszcze, myślę, żeby tego złoma wytargać może. No, ale to ci pomogę chociaż sam, bo tam jest cienko. A nie wiem, co to za złom w ogóle, co to leży. Za prawą stronę cię zaczepiłem. Ło, niebezpieczny. Puh, zobacz, co Azov robi. Też dobra maszyna. Jednak trzeba przyznać, nie? Teraz cię podciągnę trochę. O kurde! Ten! Ło, to ty nie masz snurkela tam w ogóle? Ty, mogłem jechać, kurde. To mówię, a to cię tak podciągnę. Ale tak już, ja jak idę, to idę. To duże jest, ale takie, kurde... Wolne. No i że nie ma wszystkich blokad na wszystkie osie, nie? Już pojedziesz? Pojedziesz, tak? Teraz ma blokady, wiesz, na takim biegu wolnym. To jest taki jełowy, kurde, prawie. Paweł, ty czekasz, tak? Rozumiem. Aha, bo drogi nie masz, no. Jak to już? Jesteś na miejscu. No zaraz, tak. To prawda. A to jest chore, żeby dopięto blokady miał. Taiga to takie zibo, no, dokładnie tak. Taiga to takie zibo. Dziwny ten browarek, kurde. O, zazgrzytało, zachrobotało, jak Mazda na deszczu. Się doczepili jak Mazda. Ja nie wiem, jest ktoś, kto ten hakuje te Discordy, bo mu z chęcią Topskiego z niego wywalił. Czekaj, mówisz im, co ma, iść sobie przypomnieć tego? Na Awka, tak. Więc pójdzie na Awka. No, tutaj chyba musimy dostarczyć. Tak jest. Niewiele, ale wpadnie troszeczkę. Chociaż nie wiem, czy mam taką moc, ale pewnie. O, ja się naprawdę... Mam moc banowania, tylko później nie umie to wrócić. No. Ale jak już banujesz, to nie musisz go wracać. Moc banowania to ja mam, kurna, tylko że wiesz. Co tu mi dynda tu, kurna? Hak jakiś ty za to opono. Ja pierdzielę. To kabinę by się obijało. Ty, co na to trzeba wjechać na górę? Tak. Mam się naprawić? Tak. Tylko przejeżdżasz i już jest. A, no to ja chętnie, bo ja tak te rozpierniczyłem, że... I wjadę tu? Przodem? Tak, kurde. Nie, ładnie. Fajnie to wygląda. A, już naprawiło. No. Jak wszystko, nawet te ci nóżki powymieniało, tak, nie? No właśnie chciałem powiedzieć, no, dokładnie. Właśnie fajnie to wyglądało. I widzisz, i taki błotnik znaleźli. Gdzie? Ja już takiego błotnika nie dostanę. O, czekaj, to ja się do garażu scholuję. Nie denerwuj się. Opuść garaż, dobra. O, poczekaj, to jeszcze raz się scholuję do garażu. Patrz, jakąś modyfikację, że się tam odkryli, może dla tamtego samochodu.
magazyn ciężarówków. Dostosuj. Zawieszenie fabryczne, czyli to nie to. Szkoda. Zobacz, jaki Jakub Kowóz, panie Jakubek, kurde. Taki strażacki trochę. Amerykański, co prawda, ale... No, tak się kojarzy. Jest tak. Fajna, fajna maszyna. Tylko szkoda właśnie, że tak niska. Jak on się nazywa? Nie mam jeszcze tego. Azov 73210. No szkoda, ten przód jest za niski. Mm-hmm. Niby terenowe, a nie nadaje się tak. W teren. Nie, trzeba byłoby go podnieść, to wtedy byłoby ok, myślę. Dobra, tam się pobiera, no to fajnie. Co tu mamy dalej do roboty na mapce? No ja jadę garaż, potem magazyn. Nadmierny ładunek. Mm-hmm. Czekajcie, sprawdzę, czy się na pewno pobiera. Tak. 15%, no i fajnie. A, nadmierny ładunek, daleko masz? No już praktycznie do was dojeżdżam, ale muszę wrócić jeszcze na lewą stronę u góry mapy. Zawieszenie do tego jest czy Czarnokamińsk? Dostać do magazynu. Czarnokamińsk to chyba Alaska? Paweł. Nie. To jest Amur, nie chcesz wziąć Rosja. Swojej maszyny? Z dodatku, tego Azowa? Musisz mieć ten. Już wiem czemu nie ma. Pojechać tutaj, DLC. Zobacz na live'a. O. My tu jesteśmy, nie? Czekaj chwila. Powiedz kiedy. No moment. No. Jesteśmy tutaj. Jakbyś wziął i pojechał tu, jest misja porzucony samochód. Musisz wjechać w tą misję, wiadomo, no i tu masz samochód. I musisz go dostarczyć do magazynu, tego Tuza. Nie wiem, czy chcesz jechać tak i go ciągnąć po prostu na lince za sobą? Mhm. No nie, bo to jest taka większa ciężaróweczka, nie? Ten Tuz. Nie. Uła, osobówka. No to mogę ci... Bo poczekaj, no to ja tam pojadę jak w tym swoim, tylko sobie go przerobię szybko. A ty masz burty, tak? Mhm. Odzyskaj auto. Tutaj coś mamy. Odzyskaj auto. Zatankuj. Napraw. I koła 6. 220 paliwa, to ci wystarczy z twojego. Naprawy 540. I 6 kół. Dobra. Opuść swoje auto. Wsiądź do swojego samochodu najlepiej. Ja muszę twój zabrać na chwilę. Chodzi ci o... Tak, musisz do swojego samochodu. Albo weź M i tam po lewej stronie z tutaj wybierz, wejdź do garażu czy coś. Garaż. Wejdź do garażu, no. Mhm. Ja muszę ci zmienić tego Azowa. A czekaj, bo ja siedzę w swoim. Ja twojego Azowa zostawiłem. To nie jest, ja ci go zmienię. Dostosuj rama, dodatki. 350 litrów paliwa masz, tak? Tak. Serwis. Ile mamy tutaj? 806 kół zapasowych. Fajnie. A zatankujesz go ze swojego zbiornika. O. Proszę bardzo. Którym się trąbi? Wiesz gdzie... G. Wiesz gdzie pojedziesz? Już ci mówię. Ja już wysiadam z twojego. No, Krystian, ja tu stoi. Będę potrzebował ciągnięcia. Jadę. Dobra, idziemy do tego Huntera, bo kanał mi zblokuje w pis. Niebezpiecznie się robi, kurde, tutaj patrzę. Tak. A gdzie jest mój ten? W sensie, jak będę jechał dopiero z towarem tam. Nie, Krystian nim jedzie chyba, tak? Krystian? Co? Ty jedziesz moim Azowem? Nie. Ja jadę swoim. To tutaj są dwa nałożone na siebie. Dobra, widzę właśnie, tak. Słuchaj, no to przysiadaj się do tamtego z tamtą burtą. Okej. Okay. Ja? Z tym, z tą, nie. Z tym, przysiadaj się, Paweł, niech się przysiądzie do tamtego i pojedziesz tutaj, panie kolego. Tu, odzyskaj auto, masz misję, widzisz? No widzę. I tutaj stoi ciężarówka i ją musisz naprawić okay. W całości. I ze swojego samochodu weźmiesz paliwo i ją zatankujesz. 200 litrów tam chyba potrzeba. Czekaj, będziesz mnie tam targał po drodze. No tam potargasz od razu dla fifcika, jak coś to... No dobra. Będzie chłopak zadowolony. Słuchaj, no robotę wykonuje, nie? No to... A nie mu się należy. Pieniędzy nie będzie chciał potem przynajmniej. Paliwko, dajcie paliwko. Holuj się do garażu tak. Najlepiej. Przecież i wyjedziesz i masz zatankowany jesteś. Co dalej?
No ja z tym nadmiernym ładunkiem, ale to... Nie, jego nie trzeba chyba nigdzie przewieźć, tego samochodu. Tylko go trzeba naprawić, ja później w niego będę mógł wsiąść i chyba pojechać będzie go z nim, do... Nie, tamtego chyba nie. A jak go naprawi, to już normalnie chyba ja będę mógł wsiąść i pojechać i go polować do garażu. Tak mi się wydaje. Albo zniknie. Rama. Albo zniknie, tak. Dokładnie. A ja się pobawię w ADAC. Film dokumentalny. Da się sprzedać tą cysternę, żeby nową kupić pełną? Wiesz co, no a gdzie masz ten? Jest tu sklep z tym przecież. Jak jest sklep z przyczepami, gdzieś musi być. Tam gdzie sklep. To sprzedaj, tak. A to co, mogę to sprzedać? No, to sprzedaj ją i kup nową. Nawet na tym nie tracisz, także to jest fajne. W tym samym miejscu można sprzedać? Tak. To. Musisz wjechać w ten znacznik tylko, nie? Tam sobie klikasz C sklep i tam jak najedziesz na cesternę, będziesz ją sprzedaj. Tak. Musisz ją wyszukać najpierw. A już mam, spoko. O, widzicie jak tanie tankowanie. No. To tu kurde zyski propoje. Generuje. Tak, straty. No nie. To na razie, Paweł. W kontakcie. Mobilki, jak mnie słychać? A wiesz co, ja dopiero wyjeżdżam. Tak, ja w zasadzie jadę w tą samą stronę, więc ci nie pomogę. Dokładnie. Ty, Adrian, w prawo skręciłeś teraz? Czekaj, ja... Tak, w prawo. Ja sobie drogę oznaczę. Ja bajo jajo. O Jezu. W takim momencie. Ty właśnie, a dzisiaj był live cyk. Na YouTubie, bo no. Nie, no tak. Tak, Paweł, na mnie czekaj, bo tu jest ciężka przeprawa zaraz. Kurde, ciekawy jestem jak ten. Tutaj też nie widziałem jeszcze, żeby jakiś followek wpadł czy coś. Nowy, oj. Ciekawe, czy te alerty działają. Na YouTubie i też nie zwróciłem uwagi. A tak. Powinno działać. Tutaj. No. Pany założyłem sobie zakopane. Ja do tego i dopiero to idzie. Co to jest za droga? I ty tędy z naczepą jechałeś? Adrian. Dzika pyta, czy w lesie sra. Kuźwa, daj. Co ty już stoisz tym azowem? Nie. Kurczę, targaj się, Lino. Co ja mam pierwszy jechać i ci targać? Nie. Ty miałeś wyciągnąć. A to co, to Paweł, Adrian, tak? Ja pierwszy pojadę. Stój. Po drodze kolego trzepią, ja lepiej ostatni leci, krz. Dzięki. Bajo jajo. Bajo jajo. Sabaka, nie wiem czy jesteś, tak? No, jestem. Jednak musiałem dać na maksa tutaj na Twitchu, także mam teraz 0 decybeli, bo za cicho było mnie słychać. No to nie wiem coś... jak jest teraz, jak już dałem na ten, nie, ale... Nie, no dobrze ci słychać, no, tylko no wiesz, to było kwestia ustawienia, no jak zacząłeś, żeśmy wiesz, kombinować z mikrofonem... No więcej już nie dam, to jest max, nie, na pasku. No, ale możesz jeszcze w prawym opcjach, kliknąć i możesz plus dać. Ewentualnie zamiast ten, po kompresorze wstaw sobie jeszcze gaina. W ten gajne. Filtr. I wtedy gajny no, możesz zobaczyć podbić. Ten filmik na spokojnie potem. Czekaj, ja zostawię tylko na czapę. Co to wysłałeś? No bo w VST hoście mówisz już nic nie grzebać mam. Tak? No, na defaultowych powinno być w porządku. Mhm. Kuźwa. Czemu on mi automatycznie nie złapał tego drewna tu? A co, ktoś się wysypał? Nie. Chłopaki się boją powiedzieć. Ja tu dojadę, to już 50 litrów nie mam już prawie, kurde. Fajny ten samochód, ale jednak jest cholera. Tak żre te paliwo. 18-20 spalania na minutę. Ja tam naczepą jechałem z tym ciężkim ładunkiem. Ja wiem, ale to nie chodzi o to. On idzie fajnie, spoko, ale kurde. Spalanie on ma zarąbiście duże, a tylko w dodatku wiesz, zbiornik 200 litrów, nie? Niestety. To jest najgorsze. Żeby nie ten zbiorniczek, takie 300 litrów jakbym miał, to nawet nie zwróciłbym uwagi na spalanie. Już możesz próbować. Czekać na ciebie, czy nie? A macie HTS-a chociaż? Tak. Mhm. Jestem wyposażony we wszystko, samowystarczalny. Ty chamanie, to jednak się żeście wywrócili, ja mówię, że nie. Samowystarczalny? To prostuj się. Dobra. A samowystarczalny to prostuj się, tak? Pokaż zadanie. Ja masz słabą tą wyciągarkę. O, padziak szarpnął. Masz słabą wyciągarkę. No. Padziak szarpnął. Wariaty.
Dobra, ADAC na miejscu. Teraz tak, pał. Czekaj, puszczę cię już. Kontrola holownika. Kurwa, nie przewracaj się. Q. W. To teraz to jo. Cia. Panie. Gdzie to wyciągara? Tu. No i wciągamy. Kolegę. A, i ten samochód można zapakować, mówiliście, tak? Normalnie? Jako ładunek? Tak, tak. Mhm. O kurde, to jechał do końca. Wow. Usuń ładunek mam teraz tylko. Może muszę ten... Wyciągarkę. Odczy wyciągarkę. Wyciągarka, tak, no. Wyciągarka i... A to też, nie, mam. Załaduj ciężarówkę. To faktycznie kliny sobie. No, fajne, fajne to jest. To jest pakowanie. Widziałeś, z jakiego miejsca zapakowałem? Dobra. Cysterno. No i ciągnij mnie. Pomału do przodu. Starczyć. Powrotem tam przejechać. Ty co ty, Krystian, nie jedziesz? Zgaś to auto. mobilki oszczędności sprzedam. Panowie, mam 50% plus minus już tego. No to akurat Hunterka. Na drogę powrotną, nie? Nie, Hunterka mówię 50%. Także. Do przodu, do przodu. A gdzie ja to mam złapać? No. O kurwa, nie na wstecznym. O, ławkę bym rozwalił. Ty czekaj, czemu ja się z boku złapałem? Ja cię ciągnę. Z boku ciągnę? Kurwa, naprawdę był wyłączyć dźwięk. Coś nie halo z tym live'em wtedy. Ty, nie mogę się złapać za tą naczepę, znaczy przyczepę z tyłu, tylko po jej boku. Ej, za minutkę wracam. Właśnie widzę, że za minutkę wracasz, bo już się zakopałeś. Nie, nie, mówię tutaj żadnej pomocy. No, dawaj, 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 dawaj. Topski? No. Mam zrestartować to zadanie? Nie. Tylko wziął. Nie, nie, nie. Nie. Dobra. Po prostu jak przyjmiesz je, podjedziesz do samochodu, coś ci się powinno wyświetlić, nie? Wciśniesz V. Kurde, jakbyś dał live'a, to lepiej, albo Benny może by ci wtedy pomógł. Nie wiem, co Benny robi w sumie. No dobrze. Grasz, nie? Puste jeszcze. Będę jeszcze bardziej pierdział. Tam się, jak trzeba naprawić, to chyba V wciskasz i tam tak, masz napraw. Wiem, to wiem. Napraw zatankuj. Nie, tak powinno być. Ten, o zadanie. Nie, to jest przyjęte chyba, nie? No, to takie małe, pobłoczne zadanka, ale... Zawsze coś. Nie, no tak. Kuźwa, teraz też tego gdzieś tam targam do garażu. Ale tu jest błoto niezłe. Dlatego lepiej dookoła chyba jechać zawsze. Masakr. Jak to śmiesznie wygląda u ciebie, jak taką wielką maszyną, taką małego pick-upka. No, no. Powiem wam, że tajga z tym nadmiernym ładunkiem lepiej przeszła przez to błoto niż na pusto. Bo dociąża ci ten, wiesz co, osie. Nie masz, no. Tak. I ona idzie wtedy lepiej. Dlatego jak na przykład jedziesz, masz na kipie i na przyczepie i na przykład zazwyczaj mądrze gra ci najpierw ładuje z auta, nie? Wiesz. No pewnie, że tak. I pakuje ci z auta, a masz przyczepę załadowaną, to już pies pogrzebany, nie? No to jest najgorsze, nie wiem dlaczego, jak to, czy jest na to jakiś sposób, żeby to inaczej wyładować? Najgorsze jest to, że średnich kłód nie można zapakować na auto. Tylko musisz tą przyczepę targać. No nie. Mhm. Jest kilka aut, które mają średnie kłody. Tylko głównie amerykańskie chyba. Tak, tak, ale mają, no. A krótkich będę, no ja też nie miałem nigdy misji na krótkie kłody. Chyba miałeś gdzieś misję na krótkie kłody? Nie kojarzę. A są najlepsze... w ogóle krótkie kłody? Są, najlepsze tak, jest to, ale... że są auta z możliwością ładowania na siebie krótkich kłód. Tak, są. Między innymi nawet nie wiem, czy tajga nie ma krótkich kłód do założenia na siebie. No, tylko po co, nie? No. A to może na Alasce jest. Może być gdzieś.
Miwa, ja dobrze jadę? Dobrze chyba, tu już teraz będę ten, tak? Czy nie? Nie, dobrze, tu muszę teraz. Idzie Azowek. A co, już dojechałeś tam, Paweł, tak. Czy nie? A. Łopa. To zaraz powinno, no i będziesz musiał się od siebie zatankować, wtedy wrócisz do garażu, to ja ci te auto, jak nie będziesz miał paliwo, no to ci jest powrotem tepne do garażu, nie? No tylko zobacz, czy tam go nie trzeba naprawić i odholować, bo tak też może być. Co jest grane? No ta może, tak. Ale wątpię, chyba tylko naprawić, wiesz? Teraz doczytam na stronie. Kurde ty, o drzewo się zahaczył i nie mógł Może być, że naprawić i zatankować. I potem będę mógł wsiąść do niego, na, wsiąść już chyba do niego. Nie, wtedy nie da się nadal wsiąść. Myślisz? Zależy tak, od tego, czy jest misja na niego. O, to... Nie, już. Tylko naprawić było. A, czyli tak, widzisz, odkryto nowy pojazd, no odzyskaj auto, nieźle podrażniki. No, czyli to nawet dla mnie w sumie ta fura. Czyli tak, czyli mogę już do niej wsiąść. I pojechać, kurde. Jakie to ma gówno skręt. Ale znikła czy została? Nie, jest, została. Została tam, no bo to jest dla mnie samochód wtedy, tak? A to wychodzi, a ten znowu nie, co ja wiozę pewnie. Ale ten czekaj, ja go wyciągnę stąd, wiesz, bo tutaj... Tak, ten znikł. A czekaj, nie musisz, poczekaj chwilkę. Nie wyciągaj go. No. Który to jest? Step jakiś, tak? Tak. Dobra, ja tu jestem i ja się, no bo jest uszkodzony. Pał, poluj. No, pamiętasz, żeśmy pół mapy przeciągnęli auto? Pamiętam. taka fura, panowie, się nam odblokowała. Do stosy, co tu mamy? No, ciekaw jestem jej, silnik. Także możesz pokazać, co tam ona ma. No. Takie kurde. I silniczki są dosyć nawet fajne. Zużycie paliwa spada, ale moc jest, zobacz, na zużycie paliwa. S plus to nie masz mocniejszej mocy do masy, nie? Co mamy? Skrzynia biegu. Terenowa, wysoki zakres. Zawieszenie. O, jest podwyższone. Niewiele daje, ale jest. Łopony. Autostradka Universal. Terenowe i z łańcuchami. Nie ma błotnych. Wyciągarki standard, dyfer, odłącz, koło zapasowe, jedno jest, snorkel. Taka lipa. I dodatki rama, no niestety. Taka lipa. Takie auto chyba na sprzedaż, ale dużą platformę można załadować, dziwnie to wygląda. Coś ci tu, holowacie tutaj jakoś coś? Nie, daję radę. Najgorsze już mam za sobą, można powiedzieć. Okej. O, szału nie ma z tym autem. No jest na duże kłody. Kurde, nie. O, tu nie, jest... widzisz, krótka rama do transportu kłód. Tak, tak. Tak, tu jest, dokładnie. No i to jest, no zobacz, no tak to wygląda. Ty co, ty leżysz? Nie. A, postawił się, dobra. To ty leżysz, nie? No, taki sobie samochodzik. Także pewnie na sel pójdzie, no bo raczej się nie przyda. Na razie jest tych samochodów. Azow. To tu kolop jakiś, tak? Azow. Który to jest Azow w takim razie? Aha, tu chłopaki się targają. Daleko masz jeszcze tam? No tam jeszcze kawałek. Zaraz w prawo odbiję je do góry i już jestem. Czekaj, się potrzebuje. No. Film dokumentalny. Co tu trzeba zrobić? Słuchajcie, film dokumentalny. Czekaj. Ty, odłącz się. A, bo ty się do mnie... Pomerowe. No, podciągnij. Ja myślę, co mnie ciągnie na... Co mnie ciągnie do tyłu? Ten dobry! Na mapie Amur z DLC-ka, on w Rosji jest i tam jest, tam są misje na transport krótkich kłód. Aha. Ty, ja się zastanawiam, co mnie tak do tyłu ciągnie, a ty się podpiąłeś pode mnie. To aktywne zawieszenie, co ci mówiłem, to też jest właśnie na mapie Amur. Do tego auta aktywne zawieszenie możesz zdobyć. No wiesz, bo to widocznie jest, po prostu było razem z DLC wyszedł kamerek. I te rzeczy są tam dostępne przez to. To się hamerka polecacie, czy tak nie bardzo?
Nie. Nie. Dla mnie Hamel niski strasznie jest, strasznie szeroki jest, on w łodzi potrafi się zawiesić. Paweł, no popatrz się na górę, niego, na mapie, tam jest Tatarin, możesz go jechać odkryć. Ach, ten pick-up. To nie jest pick-up. No dobra. Tatarin to jest najlepszy scout ever. A tym ktoś jeździł? Tuzem? 166? Słabe, nie polecam. Ładnie wygląda, nie? Dobra, biorę swojego Chevroletika. Opuść garaż. Jedziemy odkryć tam. Kurde, no, Chevrolet to Chevrolet. Zajebiasz. Ty jedziesz na rozpadlinę? Nie, jadę film dokumentalny robić. A. Tak. Chevrolet ma ten plus, że możesz przyczepkę nim ciągać, nie? Tak, tak. No, ale nie potrzebuję, bo tu je chyba dojadę. No, nie ma aż tak daleko, wiesz? No, na ten film. Kurde, tego przyjechać. Tatarina, jak chcesz zdobyć, to tam od lewej strony musisz dojechać. Okej. Okay. A tego tutaj, ta? Tak. Wow. Tu z Tatarin, faktycznie. Tutaj się... Kurde. To czyli tak jakby jedziesz, tak? On jest mega. A, fajny jest? No, on no to jest tak... to jest bewłup. A coś ala bewłup, nie wiem. To jest scout 8x8. Wow. No. Panie, tylko no, jedyny to minus... A i to jest ten, co już będzie dla mnie, czy nie? Tak, tak. Jedyny minus jest taki, że nie można podpiąć pod niego przyczepy i nie ma łańcuchów na koła. No, ale... Czy potrzebuje? Nie, nie potrzebuje. On tak samo jak Azov, nie pyta. No. Aha, już się zapierdzieliłem, tak? Jeszcze nie wyjechałem, a już, kurde. To mi tam trąbi za mną. No, dobra. No właśnie, ciężarówki lepiej idą. Nie wiem, czy ciężarówki nie wziąć jakiejś kurde małej po prostu. Wóz zwiadowczy niby potrzebny, jak będzie odkryty kurde. Tatarin, to... Ta? Chyba, że chcesz Tatarina mojego. Nie, no tym spróbuję, no. Jedź Tatarinem po Tatarina. Tak. Ja Tatarinem po Tatarina pojechałem na rozpadlinie. Mhm. No ja w sumie wszystkie wasze wszystkie wasze tajgi, to tajgo wyhadatałem, nie? No tak. No, no. Kurde. No zobacz, właśnie dlatego nie lubię czasami, kurde, tego samochodu, nie? No ale wiesz, on jest spoko, jak jemu weźmiesz napędy, zepniesz i dyfy z tak, ten. Tak, tak, no. Wtedy wiesz, L wysokie i on wtedy jedzie, bo tak to on... Nie kopiesz po niego. Tak, on za dużo mocy ma, wiesz, on ma za dużo mocy na automacie. L na plusie. L na plusie i on będzie szedł jak głupi. No też słabo idzie, nie? No ja też słabo idzie, zobacz. Dobrze idziesz. Niestety. Ja tutaj akurat pobocza złapałem, także. Alo. No. No. Słyszysz, Adrian? Powiedz, którędy tutaj dalej wjechać, tu od lewej strony dalej? Jedź jeszcze na północ i te kamienie musisz objechać wszystkie. No. Wpinajmy. Widzisz streama na Skype'ie? Znaczy na tym, Boże, co ja mówię, na Discordzie. Skype. Czekaj chwilę. To jest Skype'ie. Kryptoreklama. Teraz możesz pokazać. Ja jeszcze parę lat temu korzystałem ze Skype'ie. W zasadzie. No. No wyciągarka w miarę mocna, to jakoś dam radę. Kurde, noc się robi jeszcze, noc cholera. Jak tam idzie pobiera... O, chyba mi pobrało, panowie. Także zaraz możemy tu i kończyć, jak tam dowieziecie. Jak tego Tuza tam, czy kogo tam się... Tatarina. Odblokujecie. Tatarina. Gagarina? Ja dam radę. Zaraz będzie, kurde. Ja przecież tu jest tak głęboko, że ja zaraz nim utopię. Waga, wpada exp. O kurde, a akurat miałeś dobry motyw, nie? Jak ja w wodzie siedzę. Po uszy. Fajnie, żeś akurat ten, daj mi prąd trochę zniósł. Ale idzie. W dobrym momencie żeś to wykonał. Co, dasz radę, Paweł, czy nie? Nie, mam 40 litrów paliwa. Aha. Dobra. A, bo ty dotankowałeś tamtego. Proszę mnie dotankować. O jak?
No tu jest mobilna bezprzewodowo. Stacja. Bezprzewodowo, tak. Ściągnij mu z koloba. Ściągnąłem. Znowu mi jeden z brak paliwa, ty. Czekaj, tędy muszę być. No, dobre. Trzymaj się, Jakubku. Na razie, ho. Dobrej nocki. Ale... Dobranoc. Adrian, widziałeś moje malowanie? Widziałem krowa, właśnie. Krowa, która daje mleko. I takie fioletowe. Milka. Tak. Kuźwa, mogłem wziąć Azowa, to już dawno bym tam był pewnie. 5 razy. Ty, Adrian, pomocy. No. Ten, co się, kurde, się tak tu mota. Nie, opra, jak się zawiesiłem, wszystkie koła w górze się pędzą. Niestety. Na przodzie wisi i na tyle. O, zaraz się tu wszyscy poprzewracamy. Ja, jak tylko taki dojadę. Tam jest? Nie, bo ja będę kogoś wyciągał, no to się przewrócimy. No tak. That's true. Fuck. Patrz jak szarpnął. Jak rekszaczynkę w lesie. To. Dobra. Poszedł, kurde, dzik. Idzie. A ciekawie, jakbyśmy teraz sabaka poszli do ciebie i ty masz przecież season passa pierwszego, nie? No. I byś wrzucił na którąś mapę. Season passa nas. Czy by nas wpuściło, czy nie? Tu chyba tak nie ma. To wiesz co, w The Hunterze tak działa, że jak właśnie, że jak osoba, która ma wszystkie dodatki, stawia CZ, wszystkie dodatki, to wtedy te wszystkie dodatki są dostępne dla innych. To się zgadza. A kto ma z nas wszystkie dodatki? Nie masz kupione i to ten, ja mam. Ty masz? No, jak nie masz to... jakiejś mapy, to zapraszam. Proszę bardzo. Ja już wiem, kto serwer stawia. Tataryn odkryty. O, panie. Posyba ciebie. To jest bestia. No zaraz jak dojadę tym, to kurde go odholuję. Ale już tu kurde lepiej. Teraz. No to zaraz możemy kończyć. Bo daj ten, i daj tak. I daj. A co dałeś od siebie? Tak. Może się przewrócił 3 razy. No. Kurwa, opija. Już poszła na cały świat. No, nie zabierz, tylko daj. To zabrałem ci. Wziąłem o ostatni litr. Nie lubię właśnie jeździć tym. Kurde, ciekawe czy ten Gagarin będzie lepszy. Tatarin? Kurcze, człowieku, to... Nie pyta. No, nie lubię właśnie nim jeździć. On może i fajny na początku był, ale tu w tych błotach to kurde, to się kopie. Ciężarówka by przejechała normalnie. Tak, ale to jest auto, które dostajesz jako pierwsze. Ja wiem. No i tak jest zarąbiste, biorąc pod uwagę, tak, że jest na start i ten. No. Tak, zgadza się. Dobra, na starcie to nawet nie przypomina tego auta, co teraz mam, nie? No tak, ale wiesz... Wiecie, jak to wygląda. No ale teraz jak masz Tatarina, to... Znaczy nie masz jeszcze, ale no. Tatarin to jest... To już niby nie jest. No ma, to już może przyjść się do niego tepnąć. No ale teraz już jestem tu blisko, nie? Nie ma paliwa w nim. Nie ma paliwa. No ale do garażu się schoduje i... Wiesz, ale to nie o to chodzi, tylko to już teraz tu już gdzieś blisko jestem. Tylko przez las. Ty, Topska, gdzie ty w ogóle jedziesz? A, dobra, wiem, o co robisz. Tak. Film kręcę. No właśnie. Przepraszam, co tu się dzieje? Film kręcą. Dlaczego w nim nie gram? Tak. O kurde, gdzie ja tu jadę? No, gdzie ja tu mam dojechać? Kuźwa. Silnik gaśnie, no tak. Chyba źle pierdzielę. No nie, no tylko tu zjadę i jestem w zasadzie. A na co wy polować chcecie? No dziki! A nie, to z dzikiem idziemy, ta? Z kabanem. Lukas, jesteś? No co Lukas, kurwa, główny polowniczy, gdzie on jest? Nie mogę, nie mam, wyciszony. No, lwy jakieś może? Ja nie byłem na takich lwach. Ja tam na podstawce grałem zawsze. No chyba cię wkręciła ta gra, że tak to masz, to?
O, sporo gram. No, widzisz. I proszę, małe expo, ale expo. Mam myśliwych w domu, to wiesz. Aha, a proszę, powaga. A to będziesz musiał nauczyć mnie trochę, bo ja to nie wiem, o co tu chodzi. Także grałem raz czy dwa. A sam mam panowie robić te papiery. A, to co, to że tak powiem kończymy tutaj, a ja tylko sobie zobaczę tego Tatarina. O kurde. Jak tu się tepnąć do garażu? No nie tepniesz się moim autem. Zostaw go tam gdzieś w polu. Żeby wam klimatu narobić, to coś wam wyślę na tym, na Discordzie później. Dobra, co to jest? Spec zaawansowany. O, to też trzeba odblokować jakieś rzeczy. Zawieszenie. Opony. Błotny tylko ma ta. Nie ma nic do niego praktycznie. No nie potrzebuje niczego. Zaawansowana, niezależna. O! O niskiej mocy. Aha, ale z akumulatorem. No dobra, to dawaj. I rama dodatki. Bagażnik dachowy. No szału nie ma, ale bierzemy. No on więcej nie potrzebuje. Różne. Co to jest? Ła, patrz, jaki kogut, kurwa, na środku. Aha, fajne, kurwa, takie. O, tuby, nie tuby. Co to jest? Osłonka jakaś. Jedna, druga, ty, ja pierdzielę, jakie osłonki. Nieźle, dawaj, dawaj, kurde. Tutaj go trochę odpisujemy. Dach. O, oczywiście, że tak. Przeciwmgielne muszą być. Obręcze. Nie ma. Jak tu się przejść do garażu, kurde, z tego auta? Z mojego? Nie przejdziesz. Musisz M wcisnąć. No. I tam na dole z listy garaż. Aha, okej. Okay. Przejdź do garażu. Stos. Sorry, naklejki. To jest elektrownia, tak fajne. Świeci. No, no. Dobra, opuść garaż. Pokaż. Co to jest? Ty, o kurde, co on ma za światła, ty? Na ręcznym idzie jak zły. Ty, no fajny jest, ale też wolny widzę, nie? No, wolna maszyna, ale fajna. Hej, jak będziesz jeździł po autostradach, to sobie weźmiesz Chevroleta. Tak. No, fajny, fajny. A inaczej szybko się nie jedzie. A Tatarina na przyczepę wtedy. Tak, albo w ten sposób. No, no. No, pan. Trzeci podjeżdża, kurde. Szkoda, jakbyś tak oświetlił, to na screena by było, bo niestety się noc zrobił. O. A tu można chyba przesunąć czas. Do zdjęcia tak. Nie, jak do zdjęcia? Wchodzisz escape tryb fotograficzny. To? No, ustawiasz sobie pogodę, jaką chcesz. P. Ty o kurde, ten co zrobił? Tu masz na górze godzina domyślna i zmieniasz ją. Dobra. O, fajnie. Jak teraz kamerą się obsługuje? Myszką normalnie? Nie. Zrób zdjęcie, kamera swobodna. O, ojejku. Ty, o to fajnie. Ty, no ale weź, no. A i tak nie wiem, którym się kamerą ustawia. Swobodna, a którym się jedzi? O, tu. Nam lock. Widzę tak jak w Microsoftie trochę zrobili. To weź się postaw tu blisko nas. Ruszasz kamerą? Nie, tak. No, czy też numeryczne. Aha. Tam bardziej stań, tam gdzie taka luka jest. Ja dobrze stoję. Nie, kto tym żółtym jest? A to nie ja. A tutaj, dobra. Tam, dobra. No, tutaj gdzie ta luka jest, tak ładnie. Do przodu kawałek jakbyś podjechał też byłoby. Ale fajny ten tryb jest. Muszę przyznać. No, nawet wiesz, nie bawiłem się. Możesz wiesz, i zrobić, żeby deszcz padał, śnieg. Żeby... No i w lewo teraz, tak, w lewo po prostu. Ostrością nie? Się bawić. No widzę właśnie. Ostrość sam nawet fajnie ustawił. O. Kierowców możesz wyrzucić, zrób żeby zdjęcie. Nie było ich, włączyć światła. Shot. W folderze shots, aha. Dobra. Pięknie, screen jest, słuchajcie, także na tym kończymy dzisiejszego live'ika i zaraz widzimy się na kolejnym live'ie w zasadzie z Huntera. Będę tam u ciebie trzeba drewno wozić.
Adrian idzie w drewno wozić, tak? No, chyba tak. Dobra, na razie trzymajcie się i do miłego. Na cześć, razie, pa, hej. Siema. Hej.